trochę potrwa. O, dobra, a tu już jesteśmy też na żywo. A jestem za blisko Was. Tak bardzo blisko jestem na Instagramie. Dobra, tutaj już jesteście. Uruchamiam, tylko czekajcie, bo mi się tutaj coś źle porobiło. To jest o relacjach. Będzie o relacjach. Moduł zero, ale on jest dla wszystkich. Instagramku, poczekasz troszeczkę? Ja Cię muszę tu kapkę przestawić. Bo wiecie, co się stało? Jak wpięłam mikrofon, to... O, pomacham Wam. Hej, Instagram. Planeta Soni na Instagramie, a my tutaj jesteśmy. Bądźcie tak mili i dołączcie do grupy Planeta Soni na... Tu się przewrócicie zaraz. Zaraz się wszystko przewróci. Czekajcie. Hejo, hejo. Macham Wam. Ale tu jestem... Dobra. Jestem na Facebooku i ja sobie Was zaraz na Facebooku wszystkich oznaczę. Jeżeli macie coś wynieść, zaczynam od puenty. Jest punkt 10 i zaczynamy, tak jak żeśmy się umawiali o 10. Oznaczę sobie wszystkich na Planeta Soni myślnik grupa na Facebooku, dobra? A tutaj mnie troszkę inaczej widać. Na Instagramie prawie na Was włażę. Dobra. I teraz tak. O co chodzi z taką puentą, z którą chciałabym, abyśmy wszyscy zakończyli ten kurs i w ogóle nawet dzisiejsze spotkanie, które, tak jak mówię, jest modułem zero dla wszystkich. Tak samo robimy na naszym bestsellerowym Odkryj Siebie. Te kursy są tylko raz w roku, więc teraz jest edycja Zaakceptuj Siebie 2023. Jeżeli oglądasz nagranie, to zobacz sobie na www.planetasoni.pl. Jeżeli jest inny rok, to pewnie raz w roku znowu ten kurs będzie i tam się zorientujesz na stronie kiedy. I oznaczę tylko wszyscy. I z tym, z czym chciałabym, abyśmy wyszli i co chciałabym, aby było naszym leitmotivem, takim motywem przewodnim, to ściąganie z siebie napięcia i stresu, bo to właśnie powoduje, że nasze relacje się psują. Psują się relacje nasze z sobą, ze zdrowiem, z pieniędzmi, z bliskimi. Dlatego ja, ponieważ to jest pierwsza edycja naszego kursu Zaakceptuj Siebie, Odkryj Siebie już ma 6 edycji za sobą, więc wiecie, tam już wymiatamy, doskonale wiem, na które punkty położyć akcent, również doskonale wiem, jak absolwenci tego kursu sobie radzą i co potrzebują później znowu i tak dalej. A teraz jest Zaakceptuj Siebie, jest pierwsza edycja, więc ja, żeby z siebie ściągnąć maksymalnie napięcie związane z organizacją pierwszej edycji, od razu mówię, że dla tych, którzy wezmą udział w pierwszej edycji, w edycji 2023, edycja 2024 jest gratis. W tych kursach bierze się udział wielokrotnie, ponieważ na każdym etapie naszego życia dostęp jest nieograniczony, to znaczy my gwarantujemy rok, bo kwestia utrzymania serwerów, tych wszystkich linków, natomiast zdarzyła nam się już przeprowadzka jedna duża z jednego serwera na drugi i później Wam te linki przestały działać i były wiecznie kłopoty, więc my nie planujemy wygaszać Wam dostępów do kursu. Rok gwarantujemy, myślę, że to będzie kilka lat, bo nie planujemy przeprowadzki na inne serwery, ale ubezpieczając siebie i znowu w tym kontekście ściągając z siebie napięcie, ściągając z siebie ten obowiązek i ten ciężar, mówimy, że rok jest gwarantowany, a potem jak się nic nie podzieje, jak tylko macie tam dostępy, to oczywiście korzystajcie. Ja tylko jeszcze oznaczę wszystkich, dajcie sekundeczkę. Wszyscy live. Moduł 0, tak samo robimy w Odkryj Siebie, moduł 0 jest dla wszystkich, żeby wszyscy skorzystali. Mam świadomość, że nie wszystkie, a prawie 20 tysięcy osób dołączą do tego kursu. Mamy tam już wielu. Live moduł 0, kurs o relacjach, tak właściwie o nim mówimy potocznie. I cóż Wam powiem, jest to kolejny poziom, żeby się nie denerwować i nie wkurzać. Jednym ze sposobów, żeby się nie denerwować na ludzi, żeby nie doprowadzali Cię do szału, bo to jest, wiecie, że wiecie, my to wiemy, że to jest picie trucizny za głupotę innych, kiedy się na nich denerwujemy. Tylko żeby to było takie proste do zrobienia. Także witam Instagram Planeta Soni, jak to się tutaj mówi, followujcie, czy coś tam róbcie. Tak się mówi, napiszcie Instagram, jak się mówi. No i witam tutaj naszych ziomali, gdzie jestem częściej, nie ukrywam, z grupy Planeta Soni, myślnik, grupa na Facebooku. Witacie się, świetnie, jesteśmy. I teraz tak, zanim dołączycie, mamy jeszcze, dajcie nam jeszcze 2 minutki. Czyli
Co robimy na tym kursie? Na tym kursie będziemy się skupiać na jednej wybranej relacji u każdego z Was i ją wynosić na poziom wyżej. Czyli każdy po tym kursie zrobi swój postęp, czyli osiągnie swój sukces. To, co jest bardzo ważne, na planecie Soni stawiamy na relacje, ponieważ jak pokazały badania naukowe Harvard University, na pewno je znacie, są to badania podłużne, czyli trwają już ponad 70 lat i kolejne zespoły naukowców prowadzą te badania i te badania pokazały, że relacje, dobre, zdrowe relacje są kluczem do długiego, zdrowego i szczęśliwego życia. Czyli czegoś Wam więcej potrzeba niż długiego, zdrowego i szczęśliwego życia? Kiedy życie jest długie, zdrowe i szczęśliwe, pieniądze przychodzą, są efektem jakby ubocznym Twojego życia. Przychodzą same i masz z nimi dobrą relację, czyli na relacjach wszystko się opiera. Piszesz, ale szybko mówisz, mój mózg nie nadąża. Dziękuję Ci bardzo za ten komentarz i już zwalniam. Dajcie proszę znać, czy chcecie, żebym mówiła wolniej. Możemy tak się umówić i jak gdybym przyspieszyła, to proszę, dajcie znać. Oczywiście, że mam nadzieję, że mówiłam też składnie do tej pory, przynajmniej, i że to tylko szybkie mówienie przeszkadzało komuś w szybkim przetwarzaniu informacji. O, już przyspieszam. Natomiast ono wiąże się z tym, że po prostu wiem, co mówię. Sami rozumiecie, że kiedy my potrzebujemy się długo zastanawiać, przemyśleć sobie, wtedy mówimy wolniej i to też jest fantastyczne i przemiłe. Natomiast kiedy wiemy, co chcemy powiedzieć, to po prostu naturalnie przyspieszamy. Pozdrawiam Rypin. Ok? Reasumując, jesteście teraz na planecie Soni. Goszczę Was, nazywam się Sonia Szamek-Karcz. Sroka przyleciała, aż się patrzy. No. Nazywam się Sonia Szramek-Karcz. Prowadzę projekt naukowo-dydaktyczny Planeta Sonia, który wcześniej nazywał się Languages and Emotions. Zaczął się przy współpracy trzech uniwersytetów i miasta Katowice. Stąd jeszcze czasem gdzieś w internecie możecie znaleźć informację, że Uniwersytet Śląski, Uniwersytet SWPS, Uniwersytet Neuchâtel w Szwajcarii i miasto Katowice wraz z projektem Languages and Emotions, tak to mój projekt i mojego zespołu, organizuje konferencję międzynarodową, naukowo-dydaktyczną, trzydniową. Tak to było 10 lat temu i później naturalnie przekształciło się to w nasz samodzielny projekt. Powód był bardzo prosty, słuchajcie. Zaakceptuj siebie, czyli na tym kursie, na którym teraz zaczynamy moduł zero, chodzi o to, żeby się nie denerwować. A kiedy się na kogoś albo na coś denerwować, ogarnąć to tak, żeby nie pić już tej trucizny. Więc u nas po prostu projekt się rozwijał, się rozrastał i stawał się coraz bardziej dynamiczny, tak jak moje mówienie teraz, a ogromne instytucje i ich całe machiny księgowe nie nadążały, więc myśmy najpierw wyszli ze swoją księgowością, ja wtedy musiałam założyć działalność gospodarczą, na którą wtedy jako naukowiec i pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu w ogóle nie miałam ochoty. Ale żeby się nie denerwować, żeby nie zmieniać innych, tak? Żeby nie wprowadzać jakiejś rewolucji do instytucji, która jest ogromną instytucją, gdzie księgowość to jest, to będzie setka osób, no na pewno bardzo dużo tych działów. To zaczęliśmy od własnej działalności, którą ja założyłam na potrzeby tej konferencji i wtedy przestaliśmy się denerwować, rozumiecie? Na tym kursie, po tym kursie będziesz się mniej denerwować. I wychodząc z tamtej księgowości, przechodząc na swoją i rozliczając się po prostu inaczej z podmiotami współorganizującymi tę naszą konferencję dla rodziców, nauczycieli i naukowców to było, to jakby no później w pewnym momencie stwierdziłam, no to właściwie to możemy sami. Więc to się tak naturalnie podziało i teraz jesteśmy sobie sami, jeżeli chodzi o nasz projekt, no z Wami i z bardzo wieloma znakomitymi i instytucjami i ludźmi, których możecie poznać na Planeta Soni YouTube. Tam Was zapraszam, zasubskrybujcie proszę, żeby Wam się filmiki pokazywały i ten ostatni o tym, jak zbudować szczęśliwy związek, okazał się hitem. Dopiero w czwartek się ukazał, czyli kilka dni temu, a tam już jest kilka tysięcy wyświetleń. Piszecie, do zobaczenia w Katowicach. Tak, spotykam się z Wami na żywo i to jest to, co lubię najbardziej, czyli już 12 grudnia widzimy się w Katowicach 2023. Natomiast na tym kursie, którego moduł zero teraz zaczynamy, chodzi o to, żeby się mniej denerwować na innych, ok? I ten sukces kończy się dla Was sukcesem, oczywiście, ponieważ proszę, abyście teraz sobie zapisali, czekajcie, weźmę moje ulubione pióro może, napiszcie proszę
u siebie. A tutaj możecie napisać inicjały. Skomentujcie, że jesteście. Instagram, jesteście tam w ogóle? Napiszcie, jestem. Ja tak... To, że ja nie ostatnio... Coś mi się tu źle nacisnęło. Chciałam nacisnąć, po prostu pomachaj. To, że ja nie ogarniam Instagrama, to nie znaczy, że nie mam podejmować kolejnych prób bez denerwowania się na niego, tak? I teraz tak. Jeżeli macie coś do notowania, bardzo proszę, zanotujcie. Ile Was tu jest na tej grupie? Grubo ponad 100, świetnie, na żywo. Postaram się zostawić nagranie. Ok? Czyli cały czas będziemy krążyć wokół tematu, jak się mniej denerwować, czyli jak być bardziej spokojnym, tak? Po pierwsze, kierujemy energię w dobre słowa. Nasz projekt nazywał się Language and Emotions, ponieważ naukowo jest udowodniony związek między tym, co mówimy, a tym, co czujemy. I już nawet nie chodzi mi tutaj o Wittgensteina. Jego, moje granice moich światów są granicami mojego języka. Granice mojego języka są granicami moich światów. Więc tak będę troszeczkę tutaj naukowych i nazwisk i filozoficznych treści przekazywać. Aha, miałam zwolnić, miałam mówić wolniej. Natomiast to, co jest dla mnie najważniejsze, to żebyście Wy każdy potrafili aktywnie uczestniczyć w tym kursie. Mam taką umiejętność, że mam salę 1000 ludzi i każdy myśli, że jest prawie na indywidualnych zajęciach. No więc zobaczcie, jak to działa w praktyce. Weźcie proszę sobie coś do pisania. Świetnie. I teraz punkt pierwszy. Jak się mniej denerwować, napiszcie sobie proszę, bo o tym będzie Zaakceptuj siebie relacje plus. A właśnie, może Wam wkleję link do naszego najpiękniejszego na świecie. Macie? Macie coś do pisania? Dajcie znać, czy macie coś do pisania. Tak, tak, tak. Tak mam. O, napiszcie tak mam, to wtedy będę widziała, że już jesteście gotowi. Tak, to jest aktywne, wiecie, taki siedzieć i sobie patrzeć, to jest połowa sukcesu, zrobić, sami wiecie, badania to też pokazują i wiem, że Wy to też wiecie, że najwięcej się uczymy robiąc. Nawet słuchając kogoś ok, natomiast robiąc. O, czekajcie, jeszcze sobie. Weszłam sobie teraz na www.planetasonia.pl i kliknęłam tam, gdzie kazali, żeby mieć landing page do naszego cudnego kursu, którego moduł 0 teraz oglądacie. Ja Wam za chwilkę też landing page i cały program kursu omówię. Natomiast teraz chciałabym, jest nas 20 tysięcy w społeczności, żeby jak najwięcej z Was skorzystało. Macie. Świetnie. Jedziemy. Stanisław ma małżonki pióro. No i okej, może być. Jeżeli nie macie, możecie pisać tutaj w komentarzach. A może po prostu nie chcecie pisać i to też jest okej. Dobrze? Martyna, możesz wykorzystać tutaj te komentarze. Iwona pisze, lekcja, temat, data dzisiejsza. Tak. Tak. I teraz zobaczcie. Napisaliście sobie, jak się mniej denerwować, znak zapytania. I teraz pod spodem napiszcie proszę, jak mieć w sobie więcej spokoju. Okej, okay, tak, oddech jest bardzo ważny. Lecimy, lecimy, Monika, tak. Oddychajcie, oddychajcie. W czasie kursu bardzo często będę Was prosiła o zastosowanie techniki doktora Hawkinsa. Akceptuję, odpuszczam. Świetnie. Bardzo dobrze. Jestem na Instagramie Planeta Soni i jestem na grupie na Facebooku. Grupa zamknięta, prywatna, ale każdy może do niej dołączyć. Planeta Soni, myślnik, grupa. Jesteście doskonale, pięknie. I teraz zobaczcie proszę na te zdania. Jedno napisane Waszą rączką cudowną. Jak się mniej denerwować, a drugie, jak mieć w sobie więcej spokoju. Które wolicie? Któremu chcemy dać więcej uwagi? Cześć Basiu, hej, witam Was serdecznie. Cześć Milena. Cześć Janie, witam. Drugiemu, bardzo dobrze. Możesz chcieć dać pierwszemu, jasne. Ja nie wiem, jak długo jesteście na planecie Soni, więc na każdy z nas jest na innym etapie, prawda? Takiego swojego docierania do siebie, tak bym to nazwała. I teraz zobaczcie, skreślcie, po prostu wykreślcie, jak się mniej denerwować i zostawcie, jak mieć w sobie więcej spokoju. Ok? Pozdrawiam Małgosię. Tak? Te wybicia, które ja tutaj stosuję, a pozdrawiamy tego, a tutaj, a czasem przeczytam czyjś komentarz,
To jest specjalna technika, która sprawia, że tak naprawdę więcej się uczycie. To na poziomie świadomym może was zaburza waszą uwagę. Natomiast ja naprawdę wiem, co robię. Teraz wam tak powiem bardzo kulturalnie, że jestem kształcona za granicą. Tak, ukończyłam też studia we Francji i zaprosiłam też specjalistkę od programów podświadomych na nasz kanał YouTube Planeta Soni. Będziemy wkrótce nagrywać ten wywiad i on gdzieś tam w kolejnych tygodniach się ukaże. Także są to działania świadome z mojej strony. Okej? Dobrze. Macie? Jak mieć w sobie więcej spokoju? Znak zapytania. Teraz napiszcie proszę drugie zdanie. Chcę mieć w sobie więcej spokoju. Piszemy. Chcę mieć w sobie więcej spokoju. Doskonale. Pięknie. Teraz następne zdanie, bo to jest kurs o tym, że naprawdę za rok, bo ten kurs jest gwarantowany w dostępie za rok. Za rok będziesz słyszeć cały czas: co ty robisz, że się tak nie denerwujesz? I naprawdę nie wkurza cię to? I skąd ty bierzesz to opanowanie? Instagram, dajcie znać, czy mnie dobrze słychać, bo tutaj mam podpięty mikrofon na grupę na Facebooku. Okej, pięknie. Piszemy. Dokładnie tak, Violetta, tak jest. Mam w sobie dużo spokoju. I teraz, jeżeli mówisz, mam w sobie dużo spokoju i czujesz, że to zgrzyta, że w ogóle co? No nikt głupi nie jest, widzimy jak jest w życiu, nie? To napisz proszę, chcę mieć w sobie, napisaliśmy już, chcę mieć w sobie więcej spokoju, dobrze, tak? I teraz każdego dnia jestem ciut spokojniejszy albo spokojniejsza. Piszecie tutaj pięknie. Rozumiecie, co teraz robimy? Zdecydowaliśmy, że lepiej skupić się na, nie na tym, jak mniej się denerwować, jak mniej się wkurzać, bo proponowano mi, żeby ten kurs zamiast zaakceptuj siebie, relacje plus, nazwać jak się mniej wkurzać, jak przestać się wkurzać na innych, co robić, żeby ludzie nie doprowadzali mnie już do szału, szczególnie potrafią to robić nasi najbliżsi, prawda? Oni wiedzą, gdzie te przyciski nacisnąć. To prawda i marketingowo byłoby to bardziej zasięgowe. Interesuje mnie naprawdę postęp każdego z nas, w tym mój, bo ja z wami przechodzę ten kurs, tę pierwszą edycję, więc też potrzebuję skupiać się na tym, żeby być każdego dnia coraz spokojniejszą osobą. Do tego kursu nie musicie jeszcze mieć spokojnego planera, ale ci, którzy wiedzą, jakie to jest cudo, to właśnie w ten sposób działa, ok? I Monika pisze, chcę mieć w sobie więcej spokoju, pisze, patrząc z uśmiechem na rozwalone ubrania biegowe męża, które układa od wczoraj. Monika jest z nami już długo, Monika naprawdę z uśmiechem na twarzy na to patrzy i jeszcze raz chciałam ci, Moniko, pogratulować fantastycznego postępu i tego, jak kiedyś napisałaś, że po roku na planecie Soni twoje święta Bożego Narodzenia wyglądały zupełnie inaczej. Jeżeli chcesz, możesz tutaj to przypomnieć w komentarzu, bo nie wszyscy cię znają i niektórzy myślą, że piszesz tak z ironią, a ja wiem, że piszesz naprawdę, że po roku na planecie Soni, jesteś też po naszych kursach, człowiek potrafi z uśmiechem popatrzeć na to, co robią nasi bliscy i nie wybuchać, nie denerwować się na to. Ok? Dobrze? Pięknie. No Kasia, ty już możesz pisać, mam w sobie dużo spokoju, my jesteśmy z tego, co kojarzę, już ponad 2 lata razem. Rozumiecie? Czyli piszecie sobie, widzieliście, jak sobie tak sobie tutaj ze stresu? Bo tutaj napisała jedna z pań, zapytaj go, czyli tego męża, czy chce w dziób. Natomiast Violetta, a zrobiłam znowu mikrogest, czyli nie chcę już o tym więcej rozmawiać. Wszystko zależy od tego, jak bardzo wsiąkliście już w nasze klimaty planety Sonia, bo przychodzicie już z innych społeczności, w których też ten spokój jest bardzo ważny i jest podstawą. I to też jest udowodnione naukowo. Czyli
jedna rzecz, która jest udowodniona naukowo przez badania prowadzone od ponad 70 lat na Harvard University, to to, że dla długiego, zdrowego i szczęśliwego życia potrzebujemy mieć poukładane relacje, dlatego ten kurs jest o relacjach, to jest kurs Relacje Plus. A druga rzecz to prowadzenia, wiele to pisze, to był żarcik, wiem, Wieluś, ale przy okazji mogę też, wiesz, dla nowych nawiązać tutaj, tak, tak, tak. A drugie to są badania profesora Porgesa, które ponad wszelką wątpliwość też nie są to żadne nowe, świeże badania, które za chwilkę ktoś podważy, tylko też są to badania uznane przez świat naukowy i od kilkudziesięciu lat już są przez kolejnych naukowców też, że tak powiem, powtarzane, powielane i rozwijane. Profesor Porges pokazał, że to, czego najbardziej potrzebujemy w życiu, to wewnętrznego spokoju. Jeżeli wewnątrz nasz spokój umysłu jest osiągnięty, czujemy się bezpiecznie, czujemy się spokojni, nie czujemy żadnego zagrożenia ani napięcia wokoło, to wszystko inne nam się też układa w życiu, układają się też relacje, możemy się wtedy uczyć, możemy zarabiać, jesteśmy otwarci na innych ludzi, a chciałam Wam przypomnieć, że pieniądze płyną od innych ludzi, nie płyną od maszyn. Tak? Zarabianie jest relacją. Jest relacją z pieniądzem i jest relacją z innymi ludźmi, którzy te pieniądze do Ciebie kierują, czy do mnie. Dlatego uważam, że ten kurs Zaakceptuj siebie, Relacje Plus, który jest oparty, czekajcie, bo tu mam angielską wersję książki, ona też jest w angielskiej wersji, ale jest oparty na naszej książce, naszej, bo to już wiecie, ponad 10 tysięcy Zaakceptuj siebie egzemplarzy sprzedanych, no to już możemy powiedzieć, że z naszej, nie? Choć ja tutaj oficjalnie jestem autorką. I to pozwala mi powiedzieć, że ten kurs Zaakceptuj siebie, Relacje Plus jest absolutnym i totalnym punktem wyjścia do wszystkich innych rzeczy, które robimy w życiu, ale też tutaj na planecie Soni. Okej? Proszę, Grażyna napisała, ja już przeszłam z irytacji na bałagan, który robią bliscy, do akceptacji i teraz mam więcej spokoju, a oni zaczynają sprzątać. I to jest udowodnione naukowo również. Jest coś takiego zbadane, jak też przez profesora Porgesa, jak zjawisko koregulacji, czyli że nasz autonomiczny układ nerwowy wpływa na autonomiczne układy nerwowe osób, z którymi przebywamy. I to sprawia, że kiedy my wchodzimy na te poziomy, kolejne poziomy akceptacji, to się wyciszamy i inni też się wyciszają, okej? I to jest jedna zasada, czyli skupiamy się na tym, czego chcemy i piszemy takie zdanie, które najbardziej wyciąga nas z tej sytuacji, w której jesteśmy teraz, okej? Czyli chcę być każdego dnia choć troszeczkę ciutkę, kapinkę, jakie słowo tam do Was przemawia, spokojniejszą osobą. Dalej, jak czujecie już taką moc, żeby napisać, może spróbujemy teraz, może napiszmy teraz, spróbujemy osłabiać naszą wolę niepotrzebnie. Zdecyduj teraz, że napiszesz, decyduję, że z każdą chwilą mój autonomiczny układ nerwowy. Piszecie szybko, czy nie piszecie szybko? Decyduję, że z każdą chwilą mój autonomiczny układ nerwowy wycisza się, uspokaja się. Decyduję, że z każdą chwilą mój autonomiczny układ nerwowy wycisza się, uspokaja się. I teraz do tego zdania materiały są dostępne po kursie. Ten kurs niby trwa tylko 3 tygodnie, ale ponieważ on się odbywa, ta pierwsza edycja głównie na grupie na Facebooku, to tam się przecież wiele będzie mielić przez ten czas i będziemy do tego wracać, tak jak w Odkryj siebie. To jest jakby proces. Do tego zdania proszę, dopiszcie sobie taki kwantyfikator, który Wam najbardziej w duszy gra, bo to ma być Wasze, czyli możecie napisać tak, decyduję, albo chcę zdecydować, albo chcę zdobyć się na odwagę i zdecydować. Rozumiecie, że tak, żeby przebić się przez tę skorupę, którą mamy taką na zewnątrz, takiego zamrożenia, za chwilkę też o tym będzie, takiego przyzwyczajenia do tego, co mamy cały czas, bo to jest taki
ja to nazywam smak życia, który być może mamy już od kilkunastu, od kilkudziesięciu lat, który jest życiem nerwowym, który jest życiem walki, który jest życiem zmagań. Jakby, no co jeszcze może mi się przydać? No i chyba już teraz nic gorszego. Ten świat tak myśli, taki challenge, a to masz, nie? I, o nie, ja jeszcze myślałam, że już, no nie, no gorzej już nie może być. Ja już pominę, co my nieświadomie sobie programujemy, bo uważam, że dostaliśmy takie w postaci naszego umysłu, taką broń, taki kałasznikow, słuchajcie, sorry, takie metafory wojenne, którym mamy sobie ustrzelić zdrowie, szczęście i pieniądze, miłość i tak dalej. Dostaliśmy to do ręki, ale nikt nam nie powiedział, jak się tym posługiwać. To znaczy, powiedziano nam, my mamy takie ustawienia fabryczne jako dzieci, ale później w procesie tak zwanej socjalizacji, jeszcze w pewnych społeczeństwach jak polskie, dość brutalnej socjalizacji, zamiast nas nauczyć, że słuchaj, żeby sobie uszczelić to szczęście, zdrowie, pomyślność, pieniądze, potrzebujesz najpierw być spokojny, wsłuchać się w siebie, przymierzyć do tego, czego chcesz i ping, i strzelić. I nie przejmować się tym, że nie jest strzelone na tej strzelnicy to szczęście. Przesunąć troszeczkę, wnioski wyciągnąć, oddech i znowu nie. Zaburza nam się ten spokój wewnętrzny ciągłym ocenianiem, krytykowaniem, tak mogłabym cały system edukacji teraz przedstawić. My później latamy z tym kałachem, po prostu wiecie, no, strzelamy w instalację, prądu nie ma, woda się leje, no bo to nie tak. Trzeba do ustawień fabrycznych, do akceptacji i do spokoju. I wracamy, i wracamy. Dlatego, jak my jesteśmy w tej takiej totalnej skorupie, tego smaku życia ciężkiego, smutnego, albo w ogóle chcemy sobie poprawić jakoś ten smak, bo już mamy czegoś dość i przychodzi taki moment, dobra, dawaj Sonia ten kurs, aż tego mam dość, to potrzebujemy powolutku przedostać się do podświadomości, do tych ustawień w biosie, jak ja to mówię, wewnętrznych. Czyli to zdanie, które teraz Wam zaproponowałam, ułóżcie sobie pod siebie, czyli Wioletta pisze, oj, może być gorzej. Wioletta, ja Twoje żarciki poznaję na odległość. Ty mi tu piszesz, że żartujesz. I kiedy teraz mówisz, oj, może być gorzej. Może być lepiej. Zawsze może być lepiej. Usiądź sobie, jak może być jeszcze lepiej. To jest to, co wykonaliśmy w pierwszym ćwiczeniu. Zdanie. Jak mieć w sobie więcej spokoju, jak się mniej denerwować. Na czym się skupiasz? Okej, pierwsze jest bardziej clickbaitowe. Jak czasem zobaczycie nasze nagrania na YouTube, no to one mają tytuły, które firma, która nas obsługuje, nadaje. Ja już czasem machnę ręką, ale nieraz ściągali, bo przesadzali. Bo jak się mniej wkurzać, denerwować, jak być mniej wściekłym w życiu? Okej, semantycznie jest to samo, co jak mieć więcej spokoju, tak? Ale jednak w podświadomości, która badania różnie pokazują, że 90%, 95%, no w każdym razie naprawdę zdecydowana część jest prowadzona przez umysł podświadomy, która nami kieruje, no to po co jej ładować? Po co jej ładować takie rzeczy? No, okej. I bardzo łatwo przeczytałam, do końca przeczytałam. Niełatwo było zachować spokój. I bardzo ładnie tutaj napisałaś, niełatwo było zachować spokój. Czyli zamiast mówić, że coś jest to świetne, zamiast mówić, że coś jest trudne, to mówimy, że coś nie jest łatwe. I to są te malutkie szczegóły, które robią dużą różnicę. Do tego też Was będę cały czas zachęcać na tym kursie. I teraz sobie piszesz, leżę spokojnie, mam czas dla siebie i fantastyczne, więc jak nam się wybije coś, wybije nam się rytm tego spokojnego, szczęśliwego i spokojnego życia, to przez to, że mamy w środku więcej spokoju, to my na niego szybciej wchodzimy. Doskonale, Wioletta, dokładnie tak jest. I na przykład Monia też pisze, że dzięki Soni ja nie jestem już zmęczona, tylko potrzebuję odpocząć. Tak, to są te niewielkie różnice. I teraz, żeby dostać się do tego naszego umysłu podświadomego, to zdanie decyduje, że z każdą chwilą mój autonomiczny układ nerwowy wycisza się albo uspokaja się. Dodajcie kwantyfikator w stylu, taki wiecie Wasz. Ja bym dodała kapinkę. Na przykład jak jest takie kapinka, mi się tak kojarzy, nie wiem, w dzieciństwie coś musiało być z tą kapinką. Okej? Że troszeczkę, troszeniusie. Dajcie teraz cokolwiek w komentarzu na grupie na Facebooku, żeby więcej osób się dowiedziało o tym, że jest live, dobrze? Pięknie. Rozumiecie już? I teraz. Jesteśmy w module 0 kursu Zaakceptuj siebie, relacje plus.
Moduł dla wszystkich. Zaraz przechodzę do kolejnego ćwiczenia. Proszę teraz, napiszcie u siebie, aż tak sobie zrobiłam znowu, z jaką jedną osobą, albo rzeczą, albo sytuacją chcielibyście poprawić relacje. Bo zauważcie, że powiedziałam Wam wcześniej, które badania naukowe ponad wszelką wątpliwość pokazują, że relacje są kluczem do wszystkiego. Słuchajcie, jak ktoś mówi, jakaś instrukcja do mojego życia, jaka jest taka trudna. Instrukcja jest bardzo prosta. Kocham siebie, kocham ludzi, kocham świat, czyli nasze hasło na planecie Soni, czyli relacje z sobą, innymi i światem. Możecie tutaj oczywiście napisać w komentarzu, tutaj już piszecie różne osoby z Waszej rodziny najczęściej, ale też to może być relacja z pieniędzmi, relacja ze swoim odpoczywaniem, na przykład są tacy, którzy nie potrafią odpoczywać, nie? Cały czas są w pędzie. Relacja z, nie wiem, z bałaganem na biurku, czyli z porządkiem w szafie, to te relacje plus, zauważcie, są bardzo szeroko ujęte i będziemy wykonywać ćwiczenia, które sprawdzają się we wszelkiego rodzaju relacjach. Tutaj piszecie relacja ze sobą, relacja z pracą, może być relacja ze swoim ciałem, może być relacja, ja na przykład będę poprawiać relacje z tym, że cokolwiek dbam o twarz, czyli jakieś kremy i takie rzeczy. Okej. Okay. Krzysztof napisał, Sonia rozdaje dobro w kilogramach za darmo, przybywajcie na live'a, w sensie, tak? Okej. Okay. Mhm. Moja szklanka jest zawsze do połowy pełna. Tak, relacja z pieniędzmi i z moim ciałem. Wybierzcie jedno, bardzo proszę Was, że teraz jest moduł zero i w nim będziecie stosować też te wszystkie ćwiczenia. Natomiast ci, którzy już dołączyli do kursu albo dołączą, to wybierzecie sobie jedną relację, na której się skupicie. Jak już przerobicie cały kurs, to później wybierzecie sobie inną relację, na której się skupicie i na niej znowu polecicie z całym kursem. Ok? Rozumiecie? To jest bardzo, bardzo ważne. Wybieracie sobie jedną relację, na której będziecie się skupiać przez cały ten kurs. I to może być relacja z daną osobą. Idealnie on i ona. Czyli relacja z partnerem, partnerką. O, tu właśnie ktoś napisał, relacja z mężem. Mhm. Tu będzie bardzo dużo przykładów, natomiast mam taki talent, no bo jestem po 6 edycjach Odkryj Siebie. Sama prowadzę ten kurs, więc uczestniczę aktywnie. I słuchajcie, przełom, który nastąpił wczoraj, to jest niesamowite. To jest niesamowite. Pisze Danusia, relacja z mamą. Moje relacje z moimi rodzicami wczoraj wyszły na taką orbitę, że ja nie wiedziałam, że taka orbita w ogóle jeszcze jest. Rozumiecie? Czyli to jest to, co Wam powtarzam. Tak jak ja dzisiaj siedzę z Wami i mówię, że jestem szczęśliwa, jestem zdrowa, jestem zadowolona. Już, bo 10 lat temu wcale tak nie było. To ja wiem, że za rok, jak ja się odwrócę za siebie i popatrzę, Sonia, Ty myślałaś, że jesteś szczęśliwa i zadowolona i zdrowa. Ty w ogóle myślałaś. Patrz teraz, tak? Mhm. Okej, świetnie. I macie tutaj teraz konkretne relacje, które macie napisane. Świetnie. I teraz piszecie, jeżeli zależy mi na relacji z dziećmi, to z każdym dzieckiem osobno? Tak, tak, to z każdym dzieckiem osobno. Czyli skupiamy się najpierw na relacji z jednym dzieckiem. Czyli jak ktoś ma 5 dzieci, taki przykład, jak ktoś ma 5 dzieci, to kurs Zaakceptuj Siebie przerabia 5 razy, czyli za każdym razem na osobne dziecko. Przy czym po trzecim już będzie po prostu taka zmiana, że jakby z automatu te ćwiczenia i te myśli będą się robiły. Więc troszkę tak żartuję, żeby pokazać, na czym mi bardzo zależy. Na szczęście zrobicie, jak chcecie. To jest bardzo fajne, że do Zaakceptuj Siebie Relacje Plus dołączy ten, kto chce. W ogóle tutaj na module zero jest ten, kto chce. Nie? To jest takie fantastyczne. Za to bardzo lubię internet i to mi przeszkadzało, kiedy 21 lat prowadziłam zajęcia na uniwersytecie, że ja przychodziłam, jakby ci ludzie byli zmuszeni, żeby przychodzić. Ja starałam się oczywiście obchodzić te zasady, jak mogłam, no, ale jakby tak zasady, te studia były obowiązkowe, dzienne i to było to, co mi najbardziej przeszkadzało, ponieważ, jak już wspomniałam wiele razy, studia kończyłam za granicą i tam nie było czegoś takiego. Nikt nas nie zmuszał. Ja chodziłam, bo chciałam i tak mieliśmy wszyscy. Tak. Myślę, że tak. Myślę, że szczęście czujemy na tyle, na ile potrafimy każdego dnia i każdy z Was, jak tutaj jesteście, ma fajne życie teraz.
A po tym kursie po prostu każdy z nas, ja też, będziemy mieć następny poziom poczucia szczęścia. Bo może my myślimy, że już lepiej nie może być. Może być lepiej, może być zawsze lepiej. I to jest właśnie to. Wioluś, jesteś jeszcze? Bo tak wiem, Wiole, to o co Ci chodziło, natomiast tak łapałam dla osób, które są tutaj bardzo nowe. Kto jest pierwszy raz, niech da znać. O, i zapraszacie się, świetnie. Dobrze. I teraz przechodzimy do następnego punktu. Nasz kurs jest wyjątkowo pięknie opisany, jak na nasze kursy. Jak sobie wejdziecie na planetasoni.pl i tam klikniecie, tam gdzie jest napisane kliknij tu, macie kurs Zaakceptuj siebie, relacje plus. Przemień w dół i dowiedz się więcej. I zaraz Wam powiem, co dzisiaj będziemy robić. Więc tak, jestem teraz na landing page, ok? I zaraz przejdziemy do bardzo ważnej kwestii. Więc o co chodzi w tym kursie? Popraw jakość swoich relacji, odpuść napięcia w relacjach z bliskimi. To jest ten punkt, do którego za chwilkę będziemy przechodzić. Zaproś więcej spokoju do swojego życia. I mamy tutaj licznik z ofertą promocyjną. Na skrót jest to najlepszy landing page i opis kursu, jaki kiedykolwiek mieliśmy w naszym projekcie. I na tym kursie, i na wszystkich innych spotkaniach na żywo, czy w materiałach, jak wiecie, cały czas przypominam sobie i Wam, żebyśmy nie porównywali się do innych, tylko do postępów, które robimy. Czyli jeżeli po tym kursie Twoje relacje z Twoim partnerem, mężem, żoną, partnerką wejdą na następny poziom, to proszę nie porównuj się do innych osób, które mają jeszcze lepszą relację, tylko doceń siebie w tym nowym poziomie relacji, dobrze? To jest bardzo ważne. I teraz dlaczego ten kurs jest wartościowy? Wytłumaczę Wam, zanim przejdziemy do takiej kwintesencji wszystkiego, czym my się zajmujemy na planecie Soni. Chcesz poprawić jakość swoich relacji? Poczuć więcej spokoju w relacjach z innymi i poznać proste ćwiczenia i techniki pozwalające na lepsze wzajemne zrozumienie? To wbijaj. Dlatego on jest do wielokrotnego użytku. I dlatego te zdania, które przed chwilką sobie już napisaliście, to co zrobiliśmy już do tej pory, to jest tak uniwersalne i to możecie stosować. Decyduję, że z każdą chwilą mój układ nerwowy, autonomiczny układ nerwowy wycisza się coraz bardziej. Kapinkę z każdym dniem, z każdym tygodniem, możecie sobie kwantyfikator tutaj, że z każdym miesiącem, tak? Rozwijać to. To możecie stosować do absolutnie wszystkich innych obszarów, które z jakiegoś powodu zaczęły Wam uwierać i mówicie sobie, dość, mam tego dość, to już czas zmienić. Tylko, że my tych zmian dokonujemy tam, głębiej, nie na powierzchni, ok? I teraz, jeśli Ci zależy na jakości relacji w parze, na pełnej komunikacji, z takim zrozumieniem i na dobrych relacjach z Twoimi dziećmi albo z Twoimi rodzicami, teściami, partnerem, no to wbijaj. I tutaj jest tak, kto skorzysta, czekajcie, przeskakuje. Dla kogo nie jest ten kurs, wrócę tu, bo na razie chcę pokazać Wam bardzo ważny element, który udowodniony jest przez profesora Porcesa. Znowu chodzi cały czas o nasz autonomiczny układ nerwowy, bo wiecie, jak to chodzi, co się stało? Nic. A ta osoba widzi po oczach, wasz nasze dzieci i nasi bliscy widzą, po tym jak się ruszasz, jak siedzisz, w jakim stanie jest twój autonomiczny układ nerwowy, czy jesteś w napięciu, czy nie. I co więcej, nawet jak mówisz, że nie, my przy dzieciach się nie kłócimy, dzieci doskonale odczuwają napięcie waszych autonomicznych układów nerwowych. Możecie uśmiechać się od ucha do ucha. To jak wy się w środku czujecie i tak determinuje te relacje. A relacje są kluczem. I co ja sobie zrobiłam? Ponieważ wiem, jak to bardzo jest ważne, żeby jak najbardziej obniżyć napięcie, które we mnie, jako prowadzącej ten kurs, wywołuje fakt, że jest to pierwsza edycja i to, że my mamy 100% zawsze zadowolonych osób. Ktoś powiedział, że jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim dogodził. No nam się udaje. Ale to dlatego, że jeżeli coś Ci się nie podoba, nam dasz znać i my zrobimy tak, że już będziesz zadowolony. Ja taką mamy poprzeczkę postawioną bardzo wysoko. Więc jeżeli ktoś jest niezadowolony z czegokolwiek, co się dzieje na planecie Soni, to dlatego, że my o tym nie wiemy. Jak napisze maila kontakt@planetasoni.pl i my go odczytamy, bo czasem w spamie znajdujemy po tygodniu, to nie ma opcji. I teraz ja, wiedząc o tym, że relacje z bliskimi, z dziećmi, z żoną, z mężem, z rodzicami Twoimi, z teściami, ze szwagierką, bratem, z sąsiadami, z wspólnikami,
to wszystko jest warunkowane naszym autonomicznym układem nerwowym i tym, to, co tam w środku się podziało, bo do tego zaraz wrócimy, to, co jest mega ważne, to ściąganie napięcia. To, co profesor Porges mówił w swojej teorii poliwagalnej. I dlatego, ponieważ czułam taki stresik, wiecie, nawet jak tutaj włączyłam, już tam co, już tam coś od męża chciałam, już tam synowi coś, no córki akurat nie ma, no to jej się nie dostało, ale wiecie, jak my działamy, nie? Jak jesteś na poddenerwowaniu, to właściwie uciekaj kto żyw, bo komuś się oberwie, a jak nikogo nie ma, to nam samym się obrywa, bo się gdzieś uderzamy, siniaczymy, coś sobie stłuczemy, rozlejemy, upaprzemy się, to wszystko. To jest relacja. Możesz mieć relację z twoimi białymi ubraniami. Na przykład ja kiedyś nie chodziłam na biało, bo cały czas coś mi się rozlewało, brudziło, zahaczało. Jak ustawiłam sobie autonomiczny układ nerwowy, mogę chodzić na biało i bardzo wiecie, że bardzo lubię ten, że tak powiem, kolor, nie? Ściąganie napięcia. Dlatego pierwsza edycja Zaakceptuj siebie tego kursu dla wszystkich, którzy będą uczestniczyć i już uczestniczą w pierwszej, bo już dołączyli, choć ruszamy dopiero 19 listopada. Druga jest bezpłatnie, a ona jest tylko raz w roku, czyli edycja 2024 będzie bezpłatnie. I ten ruch sprawił, że ja mam... Zobacz sobie, bo prosiłam przed chwilką, żebyście skupili się na jednej relacji, którą chcecie poprawić, z jedną osobą, albo z jedną rzeczą, albo z jedną sytuacją, albo z jakimiś zdarzeniami, albo z jednym elementem swojego temperamentu. Mam niewiele talentów, na nich się skupiam. Jednym z moich talentów jest holistyczne podejście. I to nie jest tak, że teraz jest taka moda, że holistyczne podejście całościowe. Ja naprawdę potrafię to robić. I naprawdę zobaczcie, jak to jest bardzo uniwersalne. Napisaliście sobie teraz tę osobę, z którą relację chcecie wnieść na wyższy poziom, tak? Mhm. Macie tę osobę, tak? No to teraz pomyślcie sobie, w jakiej sytuacji najbardziej stresuje Was ta relacja. Tylko konkret. To jest naprawdę bardzo konkretny kurs, w którym czujesz się, jakbyśmy byli jeden na jeden. Jeżeli odpowiadasz ładnie na te pytania. Już zadaję pytanie jeszcze raz. Nawet czuję Wasze myśli. Co? Co? Lata w prawy. Prosiłam Was przed chwilką, żeby napisać sobie jedną osobę, albo jedną sytuację, albo jedno zdarzenie, albo jedną swoją cechę, tak? Nad którą chcemy popracować. Jeżeli są to dzieci, albo jeżeli są to rodzice, albo teściowie, albo sąsiedzi, wybierz jedną osobę. My tutaj, na tym kursie, to jest moduł zero, bezpłatny dla wszystkich, a właśnie wkleję Wam landing page, jakbyście chcieli sobie już do niego dołączyć. Jest limitowana liczba osób, ale na razie jeszcze mamy spoko. Więc jeżeli chcecie, żeby Twoja relacja z dziećmi weszła na wyższy poziom zrozumienia, akceptacji, spokoju, wzajemnego wysłuchania, to proszę Cię, uczestnicząc w tym module i jak się zdecydujesz w całym kursie, wybierz sobie jedno dziecko, ok? Albo jednego rodzica, jednego teścia, albo teściową. Jednego teścia. Rozumiecie? Jeżeli zrozumieliście to, to napiszcie kapitu. Że o kapitu, zrozumiałem. Czasem spotykam się z zarzutem, że osoby wielojęzyczne to jest bez sensu, bo im się mylą inne języki. Ale powiem Wam, ja nie znam japońskiego i bardzo żałuję, że nie wtrącają mi się japońskie słowa albo nie zapominają mi się japońskie słowa. Kurczę, jak nie znam japońskiego, to mi się nie wtrącają, tak? Okej. Okay. U kapitu piszecie, świetnie. No, przez C, ale proszę Was, jak ktoś napisał przez K, też jest okej. Okay. Dobra. OK? No, czyli macie tę jedną osobę. I teraz następny krok. Of course. Napisz sobie, proszę, konkretną sytuację, w której dochodzi do podniesienia poziomu zdenerwowania, gdzie gubi się ten spokój. Tak, ten kurs jest rewelacyjny, bo on jest do wielokrotnego używania, użytku i to jest po prostu jakaś totalna petarda. Jest świetnym wprowadzeniem, jest tylko raz w roku, więc mamy edycję 2023. I dla tych, co będą w edycji 2023, piszcie, edycja 2024 jest bezpłatna w prezencie, bo robię to, o co Was teraz proszę. To jest ilustracja taka. Macie? Świetnie.
Jaka jest taka sytuacja? Napisz sobie, piszemy, pisiu, pisiu. O Boże, jak mi wyszło, przepraszam. Piszemy. Mhm. Sytuacja albo zdarzenie bardzo konkretne, w którym z tą bardzo konkretną osobą albo sytuacją, którą sobie wybraliśmy, żeby w tym module teraz przerabiać, po prostu przychodzi nam to, wiecie, to zdenerwowanie, to wkurzenie, ten stres. Ale piszcie. I jak macie napisane, napiszcie mi tutaj w komentarzach napisane. Tutaj ktoś pisze, nie rozmawiałam z mamą, nie widziałam się z nią dość długo. To jest okej, Danusia, dlatego że w tym kursie my przerabiamy siebie. Siebie. To jest to, co wiecie, jak jesteście na planecie Soni. Chodzi o to, że my skupiamy się na sobie. Mhm. I nawet jeżeli tej osoby długo nie widzieliście i nie spotkaliście z nią, to na pewno robicie to dlatego, że jak to następowało, to było wkurzenie level up. Zdenerwowanie maksymalne. Mhm. Tak? Czyli, jeżeli ktoś tutaj napisał, że on chce sobie poprawić dzięki temu modułowi zero, bezpłatnemu teraz dla wszystkich i kursowi Zaakceptuj siebie, relacje plus, do którego Was serdecznie zachęcam tym reklamowym modułem, a jakże. I napisał na przykład mama i z tą, albo inna osoba, i z tą osobą nie jest już w relacji. Co więcej, ta osoba nawet mogła już umrzeć. Słuchajcie, to jest tak głęboki kurs, że zobaczycie. Na razie robicie pewnie na osoby żyjące, które Was wkurzają i tak dalej, ale pokażę Wam, że na tym kursie, przerabiając go wielokrotnie, będziecie mogli powracać do kolejnych relacji, łącznie z tymi osobami, które już odeszły, a które na samą myśl od nich podnoszą Wam ciśnienie. Macie napisane, świetnie. I teraz na pewno, nawet jeżeli z tą osobą się nie kontaktujesz, to masz takie wspomnienie tej sytuacji, gdzie ten kontakt powodował zdenerwowanie, nie? Macie, dobra, świetnie. Na moim przykładzie, co mnie spina i denerwuje, jeżeli w mojej relacji na przykład z kursem, bo to może być relacja z człowiekiem, z kursem, z produktem, z Facebookiem, z Instagramem, whatever, jak to mówią, cokolwiek. To, że jak jest pierwsza edycja, to ja wiem, jak bardzo potrzebuję Was zadowolonych, no bo to, że my się rozwijamy, na razie jeszcze nie puściliśmy żadnej reklamy płatnej, to dlatego, że wszyscy są zadowoleni i dalej polecają. Jak nie są, to dlatego, że my nic o tym nie wiemy. Mhm. Martyna napisała, jak ja sobie podnoszę ciśnienie sobie samej, no to napisz sytuację, w której najbardziej podnosisz sobie ciśnienie sobie samej, ok? Świetnie. I teraz zobaczcie na moim przykładzie, ja z kursem, ja podnoszę sobie ciśnienie i czuję, że to napięcie mi rośnie i że jestem taka zdenerwowana i wkurzona i wyżywam się na wszystkich, kiedy jest pierwsza edycja, kiedy jakiś produkt wychodzi pierwszy raz, czyli coś poprawimy, ale jeszcze nie wiemy co, bo ludzie tego nie widzieli, nie? To ja bym to napisała. I teraz aż żołądek mi się poruszał. Czy zadziało Wam się w ciele? Bo ja teraz, nie wiem czy widać było, aż tak się lekko uniosłam, bo odwrócił mi się żołądek. Tak mi się, no po prostu, przepraszam Was, no po prostu mój żołądek zareagował. Mhm. I jeżeli poczuliście coś w ciele, pisząc teraz tę sytuację, to i macie ochotę napisać co, to napiszcie, co Wam się w ciele zadziało. Mhm. Okej. Okay. O, kaszel, brzuch zareagował. Jeżeli nie chcecie pisać dokładnie, co Wam się w ciele podziało, to napiszcie tylko C. Tak, relacja z jedzeniem może być, oczywiście tak. Możesz to napisać. Mhm. Komuś aż łzy się pojawiły, tak? Bo my już później w tej relacji z kimś jesteśmy w takiej bezsilności, w takiej frustracji, w takiej czarnej rozpaczy, nie? Mhm. Świetnie. Internet przerywa w ciele nic, ale internet przerywa... Starajcie się używać jak najbardziej takich medycznych określeń, bym powiedziała. Zaciśnięte nerwy, szczęki, nadgarstek. Zobaczcie, kiedy Wam powiedziałam, że relacje naukowo jest udowodnione, są kluczem do długiego, zdrowego i szczęśliwego życia. Zdrowego nie jest bez powodu, bo Wasze ciało zareagowało teraz na samą prośbę z mojej strony, żeby napisać, w którym momencie ciśnienie nam się podnosi. Więc jak ktoś mi mówi, że dla niego zdrowie jest ważne i nie dołącza do tego kursu, to ja myślę, że jeszcze nie jest zdrowie dla Ciebie takie ważne. Tak mówisz, ale jeszcze tak nie jest. Albo przynajmniej nie uczestniczy tak uważnie w tym naszym pierwszym module teraz, nie? Tak.
Pięknie. Tak, wystarczy wspomnienie tej osoby, przyjęcie w przełyku, ale macie, dobra, dobra. Ponieważ teraz, przyspieszone tempo, ponieważ teraz poruszało się Wasze ciało, to zrobimy to, co powiedziałam na samym początku i co będzie też przewijało się przez cały motyw, przez cały kurs, cisnęło serducho. Instagram. Tutaj mamy grupę Planeta Soni Myślnik Grupa i tutaj ludzie reagują otwarciej i szczerzej. Jest nas tutaj prawie 20 tysięcy osób, więc ja rozumiem, że na Instagramie niekoniecznie chcesz się dzielić tym wszystkim. I to co, dlatego czytam, nie mówiąc jakie imiona tutaj, komentarze innych osób. O, a tu też piszecie, wściekłość, ścisk w żołądku, okej. Rozumiecie? To nie jest tak, że ktoś nas wkurza i ktoś nas po prostu denerwuje i po prostu ta relacja, odcięłam się od tej relacji, bo ta, to się przekłada na nasze ciało, na nasze zdrowie. Jeśli my tej relacji w sobie nie wyciągniemy na następny poziom, bo nie uleczymy, to jest duże słowo, to może troszkę potrwać, dlatego macie gwarantowany roczny dostęp do kursu i wielokrotnie będziemy sobie go tam przerabiać, no to my szkodzimy swojemu zdrowiu. I to, że tej osoby nie ma, to, że myśmy z nią, jak to się czasem mówi, i zerwałam z nią kontakt wszelki, okej, ale w Twoim ciele te emocje ciągle są. Dlatego teraz bardzo ważne ćwiczenie. Akceptuję. Odpuszczam. Jedna z technik uwalniania doktora Hawkinsa. Ok? I jak nie masz żadnych emocji, to zaznaczę, to znaczy, że to jest zamrożone i będziemy o tym dalej mówić i macie to dzisiaj obiecane w tym module. Mhm. Tak, Joanna, bolą mnie zakłócone relacje z osobami, które już nie żyją. Chyba, że macie imię, które jest często spotykane, to sobie pozwalam odczytywać. I to nic, to znowu trzeba sobie wybaczyć jak najbardziej. Dlatego się nazywa zaakceptuj siebie relacje plus. I dlatego powiedziałam, że te relacje dotyczą żywych, tych, z którymi jesteśmy na co dzień, tych, z którymi zerwaliśmy kontakt, tych, którzy już odeszli. Dotyczy to również nas, głowa aż Was boli. Dobra, jedziemy. Akceptuję, powolutku, odpuszczam. Jeżeli nic nie czujecie, robicie tak samo to ćwiczenie, bo to oznacza, co też pokazuje profesor Hawkins w swoich badaniach, że doszło już do zamrożenia. I teraz my, wychodząc z tego trybu, to jest bardzo niebezpieczne dla naszego serca. Potrzebujemy przejść przez stadia, czyli tak działa nasz autonomiczny układ nerwowy, że on jest w stanie poczucia zagrożenia coraz większego, aż dochodzi do maksymalnej utraty bezpieczeństwa i wtedy dochodzi do tego właśnie zamrożenia, jest bradykardia, to słuchajcie, to nie są hihi śmichy, to jest nasze zdrowie i życie. Dlatego, jeżeli nic nie czujesz, nawet już nie ma tego wkurzenia, jest po prostu taka bezsilność i opadły Ci ręce i nawet frustracji już nie potrafisz poczuć, to tak samo robisz to ćwiczenie, jak ci, którzy teraz mają tutaj płacz i jakieś różne sygnały z ciała. No tak, wiem, że głośno mikrofon zbiera, tak. Przycisz sobie troszeczkę, proszę, odbiornik. Mhm. Wyjątkowo zacina, no bo jest mocny. Bo jest mocny w temat. Siedzisz sobie teraz i oddychasz. To się samo nie zrobi. Mogę dać troszkę niżej mikrofon. Jeśli Wam zacina, jeśli Wam będzie zacinało na samym kursie, to ja jeszcze się zorganizowałam, że on dodatkowo jeszcze będzie nagrywany, więc później całe nagranie dostaniecie też w pakiecie. Oddychajcie proszę, jak Wam zacina. Instagram, a Wam też zacina? Akceptuję. Odpuszczam. Usiądźcie sobie spokojnie. Mhm. Akceptuję. Odpuszczam. I tak sobie siedzisz i oddychasz, aż Twoje ciało się uspokoi, aż wszystkie sygnały z ciała się wyciszą i Twój autonomiczny układ nerwowy powolutku odzyska znowu więcej spokoju i więcej poczucia bezpieczeństwa. Ja tutaj tak patrzę, bo patrzę na dół. O, widzicie? Agnieszka pisze, u mnie nic nie zacina. I to jest niesamowite, jak nasz autonomiczny układ nerwowy potrafi nawet wejść w interakcję z tym, co mamy wokoło. Ela pisze, często ma bradykardię. No właśnie, to już jest ten etap, wiesz? Spokojnie, badania to pokazały. Tutaj pisze też, że jest idealnie, nic nie zacina, nie? Zobaczcie,
Zobaczcie, jakie to jest niesamowite. Ale i tak cały kurs będzie dodatkowo nagrany, już mam umówiony sprzęt i operatora, więc i tak dostaniecie wszystko, plus bonusów 1 200 000, ale na razie nie chcę nimi zakłócać, bo zobaczymy, czego będziecie potrzebować. Największym bonusem jest to, że cała edycja kursu, jedziecie, akceptuję, odpuszczam, ja tu do Was mówię, a Wy sobie spokojnie wykonujecie ćwiczenie, ale już drugi raz wywaliło. Mhm. Ścisk szczęki puszcza, pięknie. Siedzisz sobie spokojnie. Jeszcze do tego możesz dodać ruchy ramion do tyłu, do przodu. Jako naukowiec bardzo lubię ten kontakt z ciałem, bo my sobie możemy coś mówić, my możemy sobie coś wmawiać, my możemy sobie mówić, a mi tam nie zależy. A i dobrze, a jak to mówią, pójdź z nim, nie? A niech spada, no i dobrze jej, tak pff, jeszcze pożałuj, jeszcze wróć. My sobie tak możemy mówić, natomiast nasze ciało reaguje. Jak już się Wam pojawi ziewanie, o pięknie, bo tu widzę reakcje z ciała są bardzo konkretne. Mhm. Brzuch mi spuchł, poszłam zwrócić, tak? Czyli nawet torsje, no to są. No i co? I co robią relacje? Relacje, jeżeli mamy niepoukładane, już wielkich naukowców Wam tutaj przywołałam, którzy to pokazali w badaniach, szkodzą naszemu zdrowiu. Mhm. W momencie, kiedy pojawi się, na przykład tutaj piszesz, brzuch mi spuchł, połóż dłonie, potrzyj dłońmi. Mhm. Połóż na brzuchu, wykonam z Wami, ja wszystkie ćwiczenia lubię z Wami. Ja, słuchajcie, ja też sobie chcę wejść na poziom wyżej z moimi relacjami, z sobą, tak? I połóż na brzuch i oddychając akceptuję, odpuszczam, wpuszczaj tam powietrze. Pięknie. W momencie, kiedy zaczyna Ci ziewać, to znaczy, że napięcia puściły. Pięknie. Jeżeli czujecie jeszcze jakiś ból, ok, bóle głowy, potrzyj dłońmi, tak po prostu, no energia się wstrzyma, będzie ciepełko. Potrzyj dłońmi, akceptuję, odpuszczam. Nie musicie wiedzieć, co akceptujecie, nie musicie wiedzieć, co odpuszczacie. Nawet nie musicie w pełni robić tego świadomie. Wasza podświadomość zadziała spokojnie. Powolutku, powolutku. I jeżeli ci z Was, którzy dołączą do kursu, to nad tą jedną relacją i nad tymi sytuacjami będziecie pracować. Jeżeli z jakichś powodów nie macie drugiej dłoni, bo jej nie macie fizycznie, albo teraz jest zajęta, trzyjcie tak. Ola pisze, potarte i przyłożone, ból głowy puścił. To prawda, jeżeli pracujesz na planecie Soni, albo jesteś już po tym audiobooku, zaakceptuj siebie, bo na tej książce opiera się kurs. Nie trzeba jej czytać, ale można. No to szybciej reaguje Twoje ciało na prośby z Twojej strony i na Twoje oddechy. Tak, tak, tak. Pięknie. No to słuchajcie, Wy oddychane, napiszcie OK, jeżeli już jest tak luźniej. I tak będzie przebiegał ten kurs. On, tak jak ten moduł zero teraz. Konkretne ćwiczenia, konkretny feedback z Waszej strony. Jak nie możesz być na żywo? Wszystko nagrane. Dla osób, które zdecydują się na pakiet Gold, Zoom jest w poniedziałki, bo to są 3 niedziele z rzędu, 19, 26 i 3 grudnia, tak? Przez godzinkę. Wyoddychane, zrobione, level up, cały tydzień to się przetrawia, możecie zadawać pytania, pisać na grupie, bo to się, pierwsza edycja jest na grupie na Facebooku. Honorata pisze, że 2 razy już przeczytała, zaakceptuj siebie i jest wow. A na Zoomach, Ewa, jest jeszcze więcej kontaktu ze mną. Te feedbacki są omawiane, Wasze pytania są zadawane. To jest taki bardzo bliski już kontakt ze mną, bo na live jadę tak jak teraz. Ćwiczenie kolejne i jedziemy. Pięknie. I teraz, jeżeli Wasze ciało już wróciło, wyoddychane jest ładnie, napiszcie OK i zapiszę Zoom. Jest super, bo była na tym pakiecie Gold w kursie Odkryj siebie. Senność Cię dopada. Pięknie. Czyli jest luz, poluźniło się. Pięknie. Możecie sobie upgrade'ować ten kurs też potem, czyli wziąć sobie teraz jakiś taki podstawowy pakiet, a później sobie dodać. Nawet parę groszy drożej, ale masz poczucie bezpieczeństwa, że wydajesz tyle, na ile teraz
masz ochotę. Okej. Jeżeli ziewacie, jeżeli jeszcze coś Was boli, to ciarki, pięknie, znaczy płynie. Na kursie Odkryj Siebie też uczymy się, co znaczą ciarki i jak rozpoznawać te połączenie ciała z intuicją. Wow. O, jak się cieszę. Proszę, słuchajcie, się tak cieszę na ten kurs. Dobrze. Ewa pisze, że jestem po 6 rozdziale czytania książki. Idealnie na kurs wchodzę. Pięknie. Nie musicie jej przeczytać, możecie potem. Dobrze jest, ale wiecie, przecież nikt nikogo nie zmusi. Nikt nie będzie sprawdzać. A masz książkę? A przeczytałeś książkę, żeby dołączyć do kursu? No nie. Cieszę się, że Ci się podoba. Są dreszcze, świetnie. I napiszcie jeszcze raz OK, jeżeli jest wyoddychane i te objawy z ciała Wam puściły, jeżeli jeszcze Was trzymają, to znowu akceptuję, odpuszczam. Dlaczego ten kurs Zaakceptuj Siebie, Relacje Plus jest pierwszy na tych naszych w ogóle, bo będą docelowo 4 każdy raz w roku, więc teraz jest edycja 2023. Dlaczego on jest taki kluczowy i podstawowy? Bo jak mówicie, że tutaj macie dreszcze aż po tym ćwiczeniu, tak? Że ziewacie, zrobiło mi się ciepło na plecach, pięknie, Kasia, tam płyną pieniądze. Ha, ha, ha. Bo to jest wsparcie z męskiego, nie będę teraz się rozwodzić, ale wiem, co robię, możecie mi zaufać. Żeby wyjść zdrowe, szczęśliwe i długie życie, nie? Jeżeli płyną Ci dreszcze, teraz czujesz dreszcze, Ci się ziewa, to znaczy, że jest więcej luzu. Wtedy mamy lepsze pomysły. Nie przejmujemy się niepowodzeniami. Rozumiecie? To jest absolutny punkt wyjścia. Absolutny punkt wyjścia. Wiecie, że są ludzie, którzy mają ogromne biznesy, ogromne pieniądze, ale strasznie się szarpią przy tym. Nawet teraz jest taka YouTube'owa afera, nie tam, wspólników. Okej, tak też można. Każdy żyje tak, jak chce. Chcę Wam pokazać, że zdrowe, długie i szczęśliwe życie, które pokazali naukowcy, jest uwarunkowane tym, jakie mamy relacje, jak potrafimy je budować i utrzymać. Możesz mieć miliony i mieć zdrowe, długie i szczęśliwe życie. Możesz mieć miliony bez długiego, zdrowego i szczęśliwego życia. Jasne. To wszystko z kwestią tego, jak my wybieramy sobie żyć. Czy chcemy się szarpać, czy chcemy, żeby było lepiej, lekko. Tutaj kogoś jeszcze bardziej zabolało, jak położył dłonie. Oddychamy wtedy, okej? Okay? Akceptuję, odpuszczam. Jeżeli coś Was dalej przykręciło i boli, spokojnie sobie teraz siedź, okej? Okay? Możesz nawet ściszyć teraz głos, żeby mnie nie słychać, okej? Okay? Iwona Ci tu mówi, kup medytację dla jelit. Tak, no bo jelita nasz pierwszy mózg tak naprawdę, jak ktoś mnie pyta, na co to jest, to ja wtedy odpowiadam, na wszystko. Nie? Jeżeli Cię tu zaczęła boleć wątroba czy coś, przycisz to i siedź teraz cichutko. Akceptuję, odpuszczam. I wyobraź sobie, że te oddechy powolne, spokojne, z przytrzymaniem nawet, kierujesz do wątroby. Okej? Powolutku. Zobaczcie, jak w tym ciele się to gromadzi. Jak chcesz długo, zdrowo i szczęśliwie żyć, jak w ciele się tyle toksyn nagromadziło? I ja się zgadzam z tymi wszystkimi ludźmi, którzy mówią detoksykacja, jedzenie, dieta, jakieś tam suplementy, coś do picia. Jasne. A detoksykacja umysłu, detoksykacja automatycznego układu nerwowego, który, jak pokazują badania, i chyba Wy też to wiecie, nawet bez badań, jakby są balsamem na wszystkie organy wewnętrzne. Syn się pyta, to tak oddycham? Macie? Więc spokojnie. Dobra, Wy oddychane Instagram jesteście? Oddychacie? Napiszcie tak. I tych oddechów nigdy dość. Witamy. Właśnie tutaj Marku, pozwoliłam sobie zamieścić polecenia książki, na której opiera się kurs, bo to jest jakby dalej wychodzimy, to jest taka baza. Tutaj pana kardiologa, który właśnie do nas dołączył, więc zobaczycie sobie tam wypowiedź Marka. Pani psycholog, która też się na ten temat wypowiedziała. I ludzi, którzy prowadzą ogromne społeczności, milionowe społeczności. Tam sobie też zobaczycie, to jest najlepszy landing page, jaki kiedykolwiek zrobiliśmy, bo to też będzie najlepszy kurs, jaki ja kiedykolwiek poprowadziłam, bo potrafię lepiej. Dobra, macie zimny nos, oddychaj do nosa, zobaczcie jak cię, aż mi się to przewróciło. Kopnęłam sobie, słuchajcie, jak ja tutaj misternie to wszystko ułożyłam, czekaj, Instagramku, bo byś mi się przewrócił. O, tak, dobra. I teraz następna rzecz, słuchajcie. Co możesz zrobić, żeby
w tym, co zostało napisane w tej stresującej sytuacji, ściągnąć jakiś element napięcia z siebie. Czyli ja, kiedy czułam, że stresuje mnie pierwsza edycja kursu Zaakceptuj siebie Relacje Plus, który wiem, że jest cudny, no ale wiecie, no jeszcze się nie odbył. To jest moduł zero, który do niego zaprasza. Jest takim reklamowym, daje Wam już konkretne narzędzia, no oczywiście. To stwierdziłam, że jak powiem, że edycja, bo to jest raz w roku, czyli edycja 2024 jest dla wszystkich z edycji pierwszej gratis, jest w prezencie, będzie jeszcze lepsza, no ale będzie jeszcze lepsza dzięki temu, że jest ta pierwsza, nie? To czułam, jak ze mnie zeszło napięcie. Zobaczcie sobie teraz, popatrzcie sobie na tę sytuację, którą każdy z Was napisał. No i po to są Zoomy, jak ktoś sobie, możecie sobie dokupić potem ten pakiet Gold spokojnie. Słuchajcie, jeżeli ja uczę spokoju umysłu siebie i w ten sposób zapraszam Was do tego, to ja też potrzebuję sobie spokój dać. Wbij na pakiet podstawowy. Później jak chcesz, napiszesz nam, prześlemy Ci, jak możesz sobie dokupić ten wyższy. Wszystkie nagrania z wszystkiego zostają. Nic Ci nie ucieknie, nic Cię nie ominie. Ta pierwsza edycja jest na Facebooku, więc tam pewnie zrobię też jakiegoś live'ika dodatkowego, jak mnie znacie. To rozumiecie? Więc popatrz sobie teraz na to, co napisałeś, napisałaś i zobacz, jak możesz ściągnąć napięcie z tej sytuacji. Bo to może być tak. Oddychając. Pierwszy sposób to jest oddychając. Czyli gdybym ja nie wpadła na to, że cały czas chcę sobie jakoś ten mikrofon przepiąć, bo wiem, że on jest tutaj bardzo czuły, ale... tak? Chcesz sobie jak możesz, co możesz zrobić, żeby ta sytuacja była mniej stresogenna dla Ciebie? Przypatrzcie się temu i na pewno od razu Wam powiem, że możesz włączyć to oddychanie, które przed chwilą zrobiliśmy. Czyli nawet jak ktoś mi powie, mi nic nie przychodzi do głowy, no to ja już Ci mówię. Akceptuję, odpuszczam, popatrz sobie na to, co opisałeś i zrób. Akceptuję, odpuszczam, okej? Okay. Z, bo oglądacie na żywo, tak jest. Dajcie tutaj też Z, Instagram, jak oglądacie na żywo. Okej? Okay? Macie? Macie. Bo to jest moduł 0. Dzisiaj jest 12? Tak. Jestem na www.planetasonia.pl, sobie tutaj klikam. Weszłam na kurs Zaakceptuj siebie, nasz landing page. Tam się klika. Dobra. Macie? Pięknie. O, jak Instagram się... O, Instagram, kochany, jakby potraficie się zaaktywizować. I teraz zobaczcie, jak jesteśmy w opisie tych modułów, to mamy tak, po czym poznajemy napięcia w ciele, jak różni się dzień, w którym sprawdzam, czy wszystko zrobiłam na module 0 i jeszcze Wam tutaj dodam, tak? Macie? Napiszcie mam. My, mamy. O, może tak, żeby się to różniło w tych komentarzach. Mamy. Czyli masz przynajmniej jeden sposób na ściągnięcie napięcia z tej sytuacji. Okay. Czyli na przykład, jeżeli jest to jakaś osoba, która dzwoni i Ty się tym stresujesz, to zanim odbierzesz, wykonujesz 3 oddechy. Akceptuję, odpuszczam. Okay. I jeszcze Wam podam jedno ćwiczenie. Zapisałam sobie. I zobaczcie, moduł 0 jest modułem bezpłatnym, tak jak w naszych kursach. Po czym poznajemy napięcia w ciele, jak różni się dzień, w którym jesteśmy rozluźnieni od dnia, w którym odczuwamy zdenerwowanie. Dzień, w którym jesteśmy rozluźnieni, to taki dzień, w którym mamy dobrą relację z sobą, z ludźmi, ze światem, czyli rzeczy się udają, mamy pełno pozytywnych zbiegów okoliczności, nic nam się nie tłucze, nie uderza się, nic nas nie boli, albo boli nas mniej, dlatego to tak mówię, że to jest, wchodzimy na kolejny poziom, każdy na swój. Wszystko płynie,
i się pięknie układa, natomiast dzień, w którym nam się nie układa, no to wiecie, to jest pech za pechem, nieszczęścia chodzą parami i w ogóle na zasadzie co jeszcze? No a jak tak mówimy co jeszcze, no to właściwie ja też takie dni miewałam w życiu, no to miałam, proszę, już idę spać, ale po prostu już nie mogę tego dnia znieść i już niech on się skończy, nie? Później, które zachowania i sytuacje świadczą o zamrożeniu emocji? Słuchajcie, jeżeli nic nie czujemy, jeżeli się nie wzruszamy, jeżeli nic nas tak, wiecie, nie porusza, nie mówię teraz o tym, żeby się zaraz załamać, jakieś straszne łzy, ale tak czujesz takie wzruszenie. To nie musi być nawet w formie płaczu, ale czujesz to serce, czujesz, kiedy ono jest zdenerwowane i czujesz, kiedy ono jest takie mięciutkie i zrelaksowane. Jeżeli zdarzyło się coś w dzieciństwie, my niekoniecznie musimy o tym pamiętać, bo jak widzieliście moją rozmowę z panią profesor Jaśką Ochojską na naszym kanale YouTube, traumy są transgeniczne i nas może denerwować coś i stresować coś, co w ogóle nie jest nasze. I to na kursie też będziemy robić. W każdym razie to sprawia, że jakieś konkretne obszary naszego życia mogą kuleć. A my to mamy zamknięte z powodu tego, co się wydarzyło. I w ostatnim elemencie mamy tutaj, wykonamy razem proste ćwiczenia na dostrzeganie teraźniejszości, czerpanie z niej sił i napełnianie się spokojem. I teraz wykonamy takie ćwiczenie. Nigdy jeszcze z Wami tego ćwiczenia nie robiłam. Dlaczego tak fajnie płyną mi pieniądze? Nie ukrywam. Słuchajcie, ja byłam na 6 edycjach kursu Odkryj Siebie. I teraz jest kurs. Ja po prostu siebie znowu odkryłam. Ja widzę, że tutaj są ludzie z Loży Kapitalistów, zresztą ona teraz ma nabór, więc zapraszam Was też serdecznie. I to, że ja na Loży Kapitalistów ogłosiłam, że jest mój stand-up 12 grudnia w szkolenia, ale tak naprawdę ja robię szkolenia, ludzie wychodzą i mówią, że byli na stand-upie, więc ja nie wiem, co się dzieje. To jest efekt mojego kolejnego kursu Odkryj Siebie. I teraz ja po prostu idę tam, gdzie mam naturalne talenty. I mam też taki naturalny talent, który sprawia, że ja wymyślam ćwiczenia, one mi po prostu spływają. Ćwiczenia na autonomiczny układ nerwowy, na pogodzenie się, jakby puszczanie oporu i na przepływ. I mogę Wam powiedzieć spokojnie, że tego ćwiczenia jeszcze nigdy z Wami nigdzie nie robiłam. Nie? Rozumiecie? I dlatego ten kurs Zaakceptuj Siebie, Relacje Plus jest, jak ktoś myśli o naszej 7 edycji Odkryj Siebie, która też jest raz w roku, to ten kurs jest idealną podkładką, idealną. A jeżeli byliście na jakiejś Odkryj Siebie naszym, na którejś z edycji, często ludzie przychodzą na kilka edycji, bo ja je zawsze prowadzę na żywo, znaczy tak jak teraz tutaj z Wami, nie? Zostają nagrania, ale ja też się zmieniam, więc trudno, żebym tamtą, no tak, no prowadzę to coraz lepiej, więc ta pierwsza edycja będzie fajna, ale druga będzie jeszcze lepsza, na którą macie gratisa wstęp, jeśli bierzecie udział w pierwszej. I teraz zrobimy sobie ćwiczenie, którego nigdy, nigdzie nie prezentowaliśmy. I jeżeli byliście już na Odkryj Siebie, bo tego wątku nie skończyłam, to weźcie też Zaakceptuj Siebie. To jest po prostu idealne spuszczanie tych blokad, tego wszystkiego, skupianie się na tych obszarach, gdzie gdzieś przytkało. I odblokowanie. Dobra, jedziemy. Instagram, nie umiem Wam dać linka. www.planetasoni.pl. Musicie sobie sami wejść i wejść tam na kurs Zaakceptuj Siebie, Relacje Plus. Tam jest taki, dobra, sorry. Nie mam talentów takich technologicznych tutaj. Nie. Dobrze. I wiele mnie kosztowało, żeby umieścić te moje kolejne Odkryj Siebie w tak zacnym gronie, jakim jest Loża Kapitalistów, ale zrobiłam to wczoraj, nie? Dlatego, że wczoraj też weszłam na kolejny poziom relacji z moimi rodzicami. Słuchajcie, te cuda, one później to się tylko rozpędzają, tylko pozwól na nie sobie. I teraz, słuchajcie, wykonamy proste ćwiczenie na dostrzeganie teraźniejszości, czerpania z niej sił i napełnianie się spokojem. Oddychajcie, proszę, przygotowując się do niego, do tego ćwiczonka. Włączcie sobie dźwięk, ci co wyłączyli dźwięk, bo dźwięk włącz, ci co wyłączyli dźwięk, bo jeszcze mieli takie sygnały z ciała, że potrzebowali z to wyoddychać. Przejdziemy do ćwiczenia i tym ładnie zakończymy, a za tydzień w niedzielę widzimy się już z tymi, którzy uczestniczą w kursie i wychodzą z wybraną pierwszą relacją na kolejny poziom, a później z kolejnymi. To jest po prostu game changer, że tak powiem po polsku. To szkolenie. Co Wam chciałam pokazać? Czekajcie. Aha. Ładnie wyoddychajmy, tak? I dajcie mi znać, bo tego nie widziałam w komentarzach, a wiem, sorki.
bo tu się przerzucam na ten nasz piękny landing page. O, Bartek tak mówi, stand-up rozwojowy. No tak, troszeczkę to, tak to troszkę wygląda. Okej. Okay. Czy... napiszcie super w komentarzu i tutaj na Instagramie też, proszę. Jeżeli do tej sytuacji, którą Wam podałam, z tą osobą, którą relację chcecie wnieść na wyższy poziom, znaleźliście coś, co możecie zrobić, żeby odjąć stamtąd napięcie. I to mogą być różne pomysły. Najprostszym jest to oddychanie, które Wam przed chwilką pokazałam. Ale to może być też, że na przykład zmniejszam częstotliwość kontaktów z tą osobą. Albo to ja oddzwaniam, kiedy jestem w dobrym humorze. Albo na przykład po którejś godzinie tam już nie odbieram tego telefonu. Piszę tylko, że odbiorę jutro. Możecie się tymi pomysłami podzielić. Jest też taki pomysł, że ja na to mówię płukanie rumianku, czyli kiedy ta osoba przychodzi, zjawia się, to Ty wyobrażasz sobie, że właśnie płuczesz usta, nie wiem, jakimś ziołem, jak to zabrzmiało, tizan, no jakimiś, wiecie, ziółkami, albo że masz właśnie pełne usta wody, albo kawy, albo herbaty, albo soku i że tak masz przez na przykład 15 czy tam 20 minut, kiedy ta osoba wchodzi do domu. Mam dużo takich, położyć rękę na sercu, świetnie, i tam się skontaktować, że ono bije, ja żyję, jest wszystko okej, okay, dajemy radę, tak, tak, tak. Więc cały katalog takich sposobów i metod będziemy sobie też tworzyć. I jedną właśnie z nich, ja to właśnie mówię, z płukanie rumiankiem, taki przykład. Świetnie, świetnie. Teraz nie zmieściliśmy się w godzinę, dlatego że w tym module zero jest sporo treści reklamowych, zachęcających Was do wzięcia udziału w kursie. Natomiast jak jest kolejne moduły kursu, no to tego już nie ma, więc mieścimy się równiutko w godzinę. O, Renia, widzę, stosuje metodę kocham, kocham, kocham. Tak, też to pomaga. Jest też metoda jednym uchem wleciało, drugim wyleciało, że wyobrażasz sobie, że to wszystko po prostu przechodzi przez Ciebie i nie dajesz temu uwagi. Świetnie. Świetnie, świetnie. Czyli jakiś już element możecie zastosować, żeby ściągnąć napięcie z tej sytuacji. Kasia pisze, że sobie wyobraziła tę osobę jako tańczący rumianek. Też miło. Też może być. Chodzi o to, wiecie, żeby wychodząc na kolejny poziom relacji z tą osobą, rozumiem, że to nie jest pogardliwe, tylko tak po prostu sobie tak słodko zobaczyłaś, jak ta osoba jest takim tańczącym rumiankiem. Też może być. Tutaj ja wiem właśnie, że ta pierwsza edycja będzie współtworzona z Wami, że podacie mnóstwo różnych metod, które Wy macie i które są genialne, jak ten tańczący rumianek. I dlatego wszystkich z edycji pierwszej zaprosiłam bezpłatnie na edycję drugą. A to są edycje raz w roku, więc tam już po prostu będziecie wymiatać. A ze mnie ściąga to napięcie, rozumiecie? Okej. Okay. Oddycham i mówię sobie w myślach, żyję, jestem bezpieczna. Super. Napełniam się światłem i miłością. Genialne. Dobrze. Wcześniej z reguły idę pobiegać. Doskonale. Tutaj widzę, odzywają się osoby z grupy VIP, spokój umysłu, do których już nie ma naboru. Które są już dłużej na planecie Soni, więc mają świetny tutaj cały asortyment takich technik. Świetnie. Świetnie. Bardzo ładnie. Tak, rumianek to słodki kwiatek. Dokładnie tak. I napiszcie super, jeżeli to macie gotowe. I my przechodzimy do ostatniego ćwiczenia. Aha, jest taka kawiarenka, która na rumianek mówi czekolada z rumem, tak? No. No jasne. Dobra, jesteście gotowi, więc możemy przechodzić do ostatniego ćwiczenia tego modułu. W kursie, o, piszecie super, napiszcie też Instagram, czy Wy też. W kursie macie moduł pierwszy, który jest w niedzielę, zostają. I słuchajcie, tam są te relacje z wewnętrznym dzieckiem, bo te relacje, które mamy na zewnątrz, to wszystko jest echo tego, co się dzieje w środku, więc my na tym kursie przestawiamy w biosie i robimy razem te ćwiczenia. Tej teorii jest tylko po to, żeby zilustrować, po co robimy ćwiczenie. W module drugim wracamy do relacji z rodzicami i też je przepracowujemy wspólnie w ćwiczeniach. I w module trzecim pokażę Wam po soniowemu tę zasadę lustra, o której każdy tak mówi, nie wszyscy to rozumieją. I będziemy się bardzo skupiać na relacji on i ona. Jeżeli nie masz pary i nie chcesz jej utworzyć, to będziesz przerabiać relacje między Twoimi rodzicami bez względu na to, czy ich znasz, czy nie. I tam wszędzie się będziemy mieścić ładnie w godzinę. I przewinę sobie tutaj. Ten kurs mamy w podstawowym. Jesteście gotowi do ćwiczenia? Napiszcie gotowi jeszcze w komentarzu. Mamy w pakiecie podstawowym, w pakiecie premium i gold.
Każdy z nich możecie sobie potem dokupić, z wszystkiego są nagrania. W premium są bardzo fajne medytacje, które pięknie wzbogacają te nasze moduły dobra. No i jest cała edycja 2024 dodatkowo. Dobra, przechodzimy do ćwiczenia kolejnego na module 0. Czyli rozumiecie? Te relacje, którą teraz wypisaliście, te sytuacje na kursie Zaakceptuj siebie relacje plus, po prostu docieramy do korzenia, wywalamy problem, nadbudowujemy, pięknie, jest gotowe i na tym wzorze możecie później traktować wszystkie kolejne relacje, które możecie chcieć sobie usprawnić. Roczny dostęp jest do kursu, potem go nie wyłączymy, więc póki tam te serwery działają, to tam będzie. Nie planujemy się przeprowadzać na inne serwery. Natomiast po roku to już będziecie tak wymiatać, że nawet już raczej nie będziecie tam zaglądać. Taka jest prawda. Jesteście gotowi? Dobra, jedziemy. Pierwsza faza to będzie uwalniam opór i przeprowadzę Was przez docieranie do wnętrza ciała, ale też w relacji i później zapraszam przepływ, czyli będzie składało się z dwóch ćwiczeń. Wróć do tej sytuacji, która właśnie została opisana, która gdzieś tam sprawia, że jeszcze się denerwujesz, jeszcze się wkurzasz, zaburza Twój spokój. Oddychaj, oddychaj spokojnie. Okej. I teraz między Tobą a tą sytuacją są blokady, są przeszkody, jest coś właśnie takie wkurzenia, takie kropki, bloki, jakieś przeszkody. I teraz wyobraź sobie, jesteś Ty, przed Tobą jest ta sytuacja. To, co zapisane, możesz nawet tak postawić w zeszycie przed sobą, żeby to dobrze widzieć. I zobacz, jak stoją między Tobą a tym zeszytem, tym, co jest napisane, tą sytuacją, tym zdarzeniem, bo skupiliśmy się na jednym konkretnym zdarzeniu, gdzie powstaje napięcie, tak? I umówiliśmy się, że jest jedna metoda i technika, którą możemy sobie to napięcie ściągnąć. Świetnie. A teraz zobacz, jak na drodze między Wami, bo dlatego robimy relację wektorowo, między Wami są takie bytonowe jakieś bloki, jakieś ze złomu rzeczy, jakieś wkurzenia, jakieś stoją, oślizg, jakieś obrzydliwe rzeczy, coś strętnego, nawet po prostu to. I to stwarza, że nie ma przepływu z Twojej strony, bo na drugą osobę nie mamy wpływu. Na razie w tym module się skupiamy tylko na nas. W tę stronę, tam, rozumiesz, tam jest pełno śmieci. I teraz widzisz te śmieci, widzisz te przeszkody, widzisz te jakieś kupy. To za śmierć, to jest okropne. Otwórz szybciutko oczka i napisz mi tutaj tak w komentarzu, jeżeli widzisz to. Sobie przyjdę. Po pierwszym tak, to ja już wiem, że Wy tam jesteście, bo tu mamy zwłokę, wiadomo, przy... Okej, okay. Jest? Tak, dobra, okej. Okay. I teraz powiedz, uwalniam opór. Popatrz na te okropności oczyma wyobraźni, które są między Tobą a tą sytuacją, bo teraz robimy na tej relacji, jesteśmy na module 0, więc spokojnie. Powiedz do tych, mentalne to jest, no wiadomo, że to tamta osoba nic nie wie, to Ty w sobie robisz. Świat zewnętrzny się dostosuje, zaufaj, Ty masz moc. Jakieś obślizgłe macki, co tam macie, dokładnie tak. I teraz popatrz na to, daję Wam wolność, uwalniam Was, daję Wam wolność, zwróć im wolność. One skądś przyszły, gdzieś z przeszłości, jakieś stare zadry, jakieś urazy, może nie Twoje, może z przodków, nie wnikaj. Popatrz na nie, powiedz, daję Wam wolność. Jesteście wolni. Uwalniam Was. Już nie musicie. Uwalniam Was. Ja wchodzę na ścieżkę, gdzie płynie. Daję Wam wolność. I popatrz, proszę, mentalnie oczywiście, że tak, bo my tak pracujemy. To jest kurs, który odmienia środek. Twoją energię, Twój autonomiczny układ nerwowy. Daje mu bezpieczeństwo. Daj tym, które chcą, bo pewnie niektóre będą jeszcze stały. Zwalniam Cię. Jesteś wolny. Popatrz na te jakieś takie góry złomu, jakieś bloki takie
wiecie, które są przeszkodami, jak są takie słupki, gdzie nie wolno jechać, nie wolno parkować, tam nie ma przepływu. To chodzi o przepływ, nie? I popatrz kolejno na te śmieci, na tę obrzydliwość i powiedz, uwalniam Cię, zwalniam Cię. Jakby tak systemowo bym powiedziała, Twoja służba zakończona, już nie trzeba. Dziękuję z wdzięcznością. Popatrz, powiedz, jesteście wolni. I zobacz, jak się rozpływają, zobacz, jak znikają, jak będą przetransformowane. Energii nie można zniszczyć. Mhm. Piszecie, tutaj Basia pisze, a ja nic nie widzę. Dobrze, nie widzę Was. Jestem z tym okej. Okay. Nie muszę Was widzieć, ale daję Wam wolność. Zaufajcie sobie, że wszystko, co robicie w tych ćwiczeniach, jest okej okay i jest w porządku. Kiedy mówicie sio, nie ma w tym wdzięczności. To po coś tam było i to skądś przyszło. Okej? Okay. Mhm. Powolutko oddychajcie, powolutko oddychajcie. Jeżeli komuś jest ciężko, bo tutaj piszecie, mam tachykardię, powolutku przestajemy wtedy z ćwiczeniem i robimy, akceptuję, odpuszczam powolutku. Dlatego ja jadę z modułem dalej, dlatego, że zostaje nagranie, Ty sobie wracasz do tych modułów na kursie, do tego momentu, gdzie była pauza, gdzie nie potrafiło się przejść dalej, bo była tachykardia na przykład. Aż tak jestem przejęta, że aż nie potrafię tego powiedzieć, bo to akurat pani doktor pisze, że takie ma. Mhm. Tak, tak. Mhm. Tak, możecie mówić, zwracam Ci wolność, dziękuję Ci, kocham Cię. I powolutku, i powolutku. Jeszcze bardziej rozpaliło mi pleca na środku dłoni. O, bo czuję pulsujące ciepło. Pięknie. Rozumiecie? Jak ma nam płynąć zdrowie, szczęście, pieniądze, relacje, zrozumienie z innymi, jak my mamy to w ciele poblokowane? Tak, dlatego bardzo lubię pracować mentalnie. Pięknie, odpuszcza dobrze, pani doktor. Cieszę się. Tak, dlatego tak, wasz feedback jest ważny. Mhm. Rozryczałam się. Super. A czym są łzy, jak nie oczyszczeniem? Doskonale. A to jest tylko moduł zero. A mamy jeszcze 3 przed sobą kursu. Plus całą, o, to jest edycja 2023, plus całą dla tych, co się zdecydują, aż kopnęło. Instagram kurs, stój ładnie. Oddychamy, oddychamy. Mhm. Ciepło w brzuchu, pięknie. Zobaczcie, jak my tam mamy przyblokowane. Zobaczcie, jak my... To może Wam powiem, bo to, że nie jestem gołosłowna. Mam za sobą szafę, Instagram widzi szafę. To jest szafa, którą sobie specjalnie kupiłam do innych mebli, które mam w gabinecie, na te ubrania, na które kiedyś absolutnie nie było mnie stać i które teraz są dla mnie projektowane i szyte przez Annę Krzyżanowską. I ja nie potrzebuję tego, bo tam nie ma metki, nie? To Wy wiecie, bo Wam to mówię, ale to był element mojej pracy mentalnej. Ja Wam o tym jeszcze opowiem. Jakie są różne sposoby, żeby to puszczało. Oczywiście, że robisz to wtedy, kiedy masz już na kurs. Dobra? Jest lżej, ciepło w lędźwiach, pięknie. Mhm. I oddychajcie teraz, tak? Czekajcie, to jest pierwsza połowa ćwiczenia, dobra? Super. Uwalniam opór. I tu już niektórzy pisali, jak się Wam kwiaty już tam rosną w miejsce tych cierni i tak dalej. Oddychajcie. Jeżeli coś Was boli, prawa strona biodra i tak dalej, pięknie. Jeżeli nic Was nie boli i nic nie czujecie, to znaczy, że jest zamrożenie. Spokojnie, do tego się dotrze. To trzeba czasu. To też jest okej, zaakceptuj to. To też jest informacja z ciała. Mhm. I tak jak potrafię mieć skorupę na koncie, skorupia na biznesie, skorupia na emocjach, skorupę na sercu. Mhm. O, świetnie. Dobra. I teraz... Powolutko oddychajcie. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie przeszedł, to sobie teraz po prostu daje pauzę, w sensie ścisza sobie głos, no bo jesteśmy na żywo, a na nagraniach, na kursie to sobie będziecie dawać pauzę. Mhm. Kapie z nosa, pięknie, puszcza. Rozumiecie, to są te blokady, które puszczają. Instagram, sorry, popsił nam się kadr z tyłu. Ale to nic, doceniam, że w ogóle tutaj stoicie. Prewencyjnie taśmą przykleiłam Was do...
Także dlatego w ogóle Instagramku się nie przewróciłeś. Pięknie. Okej. I teraz ślicznie. I teraz jest to samo. I mówisz, zapraszam przepływ. Zapraszam przepływ. Z mojej strony płynie światło, z mojej strony płynie miłość, z mojej strony płynie oddech. Zapraszam przepływ. No właśnie, my teraz się skupiamy na tobie. Ta druga strona, ale to jakby nie ma, tutaj nie o to chodzi. Zapraszam przepływ. Pięknie, dziękuję Monika. Ania się popłakała ze szczęścia. Hania ziewa. Ślicznie. Pięknie. Dlatego oddychajcie, oddychajcie. Mówcie sobie teraz, proszę, zapraszam przepływ i wyobrażajcie sobie, jak w to miejsce płynie z góry światło do Was i płynie tam. Z góry miłość bezwarunkowa do Was i płynie tam. Zapraszam przepływ. Okej? Okay? Co tam się dzieje, nieważne. To nie ma znaczenia. Ty, od Ciebie ma być przepływ. Tu. Tak zabieramy się za te relacje. Pięknie. Super. Ciepło w nogach i lędźwiach. Fantastycznie. Czuję się lekko. Super. Fantastycznie. Brawo. Siedź sobie tak i oddychaj tym przepływem. Zapraszam przepływ. Może jeszcze nie przyszedł, rozumiecie? Na tym kursie, którego moduł zero, taki reklamowy teraz tutaj oglądacie, ale mam nadzieję, że wszyscy skorzystają. Zeszła skorupa z serca i popłynęły łzy. Brawo. Rozumiem, że my widzimy się na kursie. Teraz tutaj daję jeszcze takie treści reklamowe. Oddychajcie sobie proszę i zobaczcie. Są osoby, które mają zapraszam przepływ, im płynie, płyną i łzy, cuda się dzieją, widzą kwiaty. A są osoby, które nic nie czują, ale zaprosiły przepływ. Rozumiecie? Na module zero jeszcze nic nie czują, ale zaprosiły przepływ. To jest to. Na tym kursie nie oceniamy, nie osądzamy, zapraszamy. Rozpuszczamy i zapraszamy. Pięknie. Internet się zawiesił, w sercu zakłuło. Spokojnie. Starałam się, żeby ten moduł zero był jak najdelikatniejszy. Jak ten. Olga pisze, kiedy powiedziałam zapraszam przepływ, wyszło słońce zza chmur, rozświetlając pokój. I powiedz, gdyby nie to, że tobie się to zdarzyło, to byś nie uwierzyła. Prawda? To jest niesamowite, że póki na własnym tyłeczku nie doświadczymy czegoś, to choćbym ja Wam nie wiem, jak opowiadała, jakie cuda są możliwe w życiu, to każdy się przekonuje, bo wiem, że też ich doświadczacie, dopiero jak nam się to zdarzy. I kiedy Ty powiedziałaś, zapraszam przepływ i wyszło Ci słońce zza chmur i po prostu całe rozświetliło, ktoś tu się popłakał, ktoś tu zaziewał, ktoś ten, to każdy by Ci powiedział, a zbieg okoliczności, Olga, wiesz, to w ogóle, no co, słońce sobie nie może wyjść, no, ale to Ty wiesz, co Ci to zrobiło. Ewa, już czuję mega lekkość. Siedzę, świetnie. Bo piszesz, siedzę w słuchawkach, uśmiecham się. Lucy pisze, lecę po kurs. Nie pierwszy z Tobą i wiem, że warto. No pięknie, cieszę się. Cieszę się, Lucy, naprawdę. Mogłaś pisze, mi też zaświeciło skądś słońce. No nie? Słuchajcie, jak ja pisałam dla Was spokojne planery, to cuda się takie działy, że rewelacja. O, Agnieszka, już masz więcej spokoju po tym module zero. Aha, inne rzeczy też już wcześniej. Niektórzy muszą słuchać z toalety. No bo stąd też są zaparcia. Tak trzymam, tak nie puszczę. Stąd takie reakcje z jelit też mogą się pojawiać. Przepuszczasz. I rozumiecie, dlaczego kurs Zaakceptuj siebie, Relacje Plus, który ma taki tytuł, bo bazuje na tej książce, na rozdziałach 7, 8 i 9. Natomiast on jest, jakby to powiedział mój znajomy, na wszystko. No bo uruchamia, te zastoje po prostu leci. Dobry ciąg, niedobro. Tak. Jest 11:33. Mam nadzieję, że czujecie się usatysfakcjonowani tym modułem zero. Nawet ci, którzy nie wezmą udziału w naszym kursie, nic nie szkodzi. Rób te ćwiczenia. Wszystkich, którzy mają ochotę po jeszcze, zapraszam. Wkleję Wam tutaj link. Instagram też potem Wam jakoś wkleję. O wiem, do bio Wam wkleimy. O, jest coś takiego jak bio. Ja nie umiem, ale moje dziewczyny umieją.
Tak, ja nie mam zupełnie talentów takich właśnie, to nic, skupiam się na tych talentach, które mam. Gorąco między łopatkami na ramionach. Mam mega talent do prowadzenia takich kursów, do prowadzenia grupowych transformacji ludzi. I na tym się skupiam. I nie mam problemu z tym, że ja nawet nie wiem, jak do bio dać link. Rozumiecie? Pieniądze płyną do Ciebie, kiedy się skupiasz na tych Twoich talentach, kiedy masz przepływ. No! I to jest normalne. To było ciekawe doświadczenie. Dziękuję. Soniu, jak zawsze super, super. Bardzo się dziękuję. Magda pisze, u mnie padał deszcz, ale się przyjaśniło. Okej. Kurs już kupiony. No i brawo, Danusiu. Ja się bardzo cieszę, bardzo Wam za to dziękuję. Piszecie, że jestem niesamowita. Każdy z nas jest niesamowity w jakimś swoim obszarze niesamowitości. Okej? I zobaczycie, jak teraz ruszam w trasę na spotkania na żywo z Wami, to dopiero zobaczycie. Wow, bo jakby dzięki temu, że jestem teraz na pierwszej edycji Zaakceptuj Siebie Relacje Plus. Ja prowadzę te edycje, ale przecież ja robię z Wami te ćwiczenia, więc dla mnie też to jest dobre. I jestem po 6 edycjach Odkryj Siebie. Wszystkie te kursy są raz w roku, także... no to ja jakby cały czas siebie odkrywam i cały czas mam coraz więcej odwagi do tego, bo to chodzi o odwagę. Magda pisze, Soniu, jesteś naszym cudem, a Wy moim. Przepraszam bardzo, ten mikrofon ktoś wyprodukował, ten telefon ktoś wyprodukował, ktoś mi kupił tę taśmę, też ktoś wyprodukował. Jestem kobieta zależna. Ktoś mi zrobił paznokcie, ktoś uszył takie coś, ktoś tu, o proszę, Kasnowska zrobiła takie, rozumiecie? Ktoś umie mnie pomalować, będę ładna na kurs, będę taka ładna. O, Monika, ja mogę wkleić. Polecam serdecznie kurs Instagram. O, Monika, jeżeli potrafisz ten cały, wiesz co, ten landing page wkleić, to bardzo Cię proszę w komentarze. Jestem Ci bardzo wdzięczna. Przy czym na Instagramie komentarze znikną, nie? Znikają komentarze. Można na raty, Ania, tak. Tam wszystko jest opisane w tym landing page'u. Ziewanie, łzy, zatkany głos, blokady prusza. Cieszę się, cieszę się. Okej, także... Mam nadzieję, że Was zachęciłam. Mam nadzieję, że przerobiliście sobie znowu coś, że znowu do przodu. Tak, tak. I słuchajcie, on jest tak pomyślany, żeby już... o, dzięki. On jest tak pomyślany, żeby... Czekajcie, wkleję Wam, bo tam jest cały landing page, czyli przez wszystkie informacje, że nie tylko w sklepie, ale macie... O, że już decydując się na niego... Macie jak najmniejszą spinę z możliwych, jak najmniejszy stres z możliwych, że nie dość, że możecie, są ludzie, którzy po prostu muszą od razu, pakiet gold, full wypas, pyk, jadę, jedziemy z tym koksem. I to ich nie stresuje i to jest dla nich fajna sytuacja. Są osoby, które potrzebują krok po kroku, więc mogą nie dość, że wziąć sobie ten najmniejszy pakiecik, to jeszcze go rozbić na raty, rozumiecie? Jakby tak jak mówię, tak też robię. W tym obszarze, w obszarze kursów bo, i relacji, bo w innych obszarach nie. Mówię, że trzeba mieć wysprzątane biurko, a tu tak no jest nieźle, ale jakby przyszedł mój pedantyczny mąż, to by powiedział, że no jak na Ciebie, on wtedy tak mówi, no jak na Ciebie, Sonia, szacun. Więc też się skupiam, żeby robić to, co mówię w tych obszarach, którymi się zajmuję. Także zapraszam Was, mam nadzieję, że też czujecie, że to będzie rewelacja, ale żebyście mieli ze mnie napięcie, każdy, kto uczestniczy w edycji 2023, ma edycję 2024 w gratisie, ona to już będzie absolutna petarda, dlatego, że ja potrzebuję mieć luksus, że każdy z Was będzie zadowolony, więc w ten sposób nawet Wasze najmniejsze jakieś tam, a możemy to, mam szansę do wprowadzenia, a ja za każdym razem prowadzę inaczej, więc... Pięknego dnia, więc warto. Pięknego dnia, pierwsza edycja jest tylko raz. Wiecie, że takie coś już to se ne wraci, nie? Już jest pierwsza edycja, jest tylko raz. Bardzo dziękuję Instagramowi. Ja się tutaj już u Was rozłączę, dobrze? planetasoni.pl. Dziękuję Wam za linki. A może się nauczę w tym w bio wklejać? Zobaczę. A może ktoś z naszych dziewczyn będzie dzisiaj online to wkleją. Dobrej niedzieli. Także tutaj Instagram kończę. Też Wam dziękuję. Dziękuję Ci, Olgo, za tak aktywny udział Wam wszystkim tutaj na Instagramie. Nie wiem, co się robi na Instagramie. Czy czeka się, aż wszyscy piszą dziękuję, dziękuję, czy co? Nie. Pa, pa. No dobra, to najpierw zakończę Instagram.
Dziękuję Wam bardzo. Zapraszam Was na YouTube'a Planeta Soni i poproszę też naszą Konstancję, żeby umieściły... Patrzę, co tutaj widać. Co tu widzicie? Co ja tu mam? Co tu widzicie? A nie, spoko, widać ten mój zeszyt i tu nie mam jakichś takich tajemnych notatek. Nie mam. Spoko, wszystko jest okej. Okay. Czekajcie, więc dajcie mi teraz szansę. YouTube www.planetasoni.pl i pod tym filmem, jeżeli to ładnie faktycznie jest zgrane, jest link do landing page'a. I nawet jak oglądasz to nagranie, później może i cena nie jest aż taka promocyjna, ale masz coś cenniejszego niż relacje? Badania naukowe mówią, że nie. Że nie mamy niczego cenniejszego dla naszego długiego, zdrowego i szczęśliwego życia. Kupiony. No i super. Naprawdę się cieszę, bo przeczytałam kiedyś u Eckera, że ludzie, którzy mają pieniądze, są totalnymi fanami tego, co oferują. Tej oferty, którą mają dla świata. Tej wartości, którą dają światu. I ja mówię, tak, serio? Będę kiedyś taka nawiedzona? No, tak! Bo ty wiesz, co masz, ty wiesz, co dajesz i wiesz, jakie to jest fantastyczne. Dobra, pa Instagramku, pa YouTube, napisz komenta i zobacz w opisie, dobra. Dreszcze w stopach masz jeszcze, wow, no to super, cieszę się. Pa Instagrameś, co już uciekasz, jak nie wiesz, że na końcu są najlepsze smaczki? Moja relacja z Instagramem jest przykładem tego, jak stosuję, aż się tu muszę podrapać, jak stosuję to, o czym mówię w relacjach. Nie? Czemu 19 listopada? Gdzie my się widzimy 19 listopada? A, na kursie! A, jesteś też, Danusia! Proszę, jest. Pomyślałam, że do zobaczenia, pomyślałam, że na żywo. Dobra, pa Instagramuś. Co za pysie, kochany papa. Zakończ teraz.